Czas w podcaście Żurnalisty odlicza Exclusive Time. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura. O cerę Żurnalisty dba Sunef Med Plus. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. A ty tak hybrydowo chyba mieszkasz, z tego co udało mi się zrozumieć z kilku wywiadów. Dużo bardziej tam, że tak powiem. Tam mam życie, tu mam pracę. No właśnie, ale u ciebie dużo pracy jest w życiu. Tak, ale bardzo fajnie się nauczyłam pracować zdalnie. I jestem... To okropnie zabrzmi pewnie w wielu kontekstach. COVID był dla mnie zbawieniem. Mhm. Był zbawieniem pod tym względem, że ja żyłam rzeczywiście na dwa... Hybrydowo żyłam w dwóch miejscach, co było okropne pod każdym względem, bo jakby nie miałam swojego przez to miejsca, bo miałam mieszkanie w Warszawie i mój wymarzony dom na wsi, ale cykałam się, żeby się wyprowadzić i obawiałam się, no bo właśnie praca daleko, bo to, bo tamto, logistyka trudna. I przyszedł COVID, który mnie zmusił wręcz, żeby tam wyjechać. I okazało się, że można tam. I w ogóle jest zupełnie inna jakość życia. I nawet jeżeli muszę dojeżdżać, to po pierwsze bardzo lubię, zazwyczaj. Mhm. Czasami jakby już jest za dużo, ale bardzo lubię, bo właśnie wtedy sobie słucham czy radia, czy podcastów, czy audiobooków. Mhm. I to jest taki czas dla mnie. Czy oczywiście rozmawiam przez telefon, bo nie cierpię rozmawiać w moim domu. I tutaj mam pracę. W trasie mam czas dla siebie albo na nadrobienie obowiązków pod tytułem odzwaniam na wszystkie numery, które do mnie dzwoniły na wsi, a tam mam prawdziwy dom. I to jest super. Mm-hmm. Zdefiniuj prawdziwy dom. Wiesz, to jest taki dom z wielkiej litery. To jest taki... Ja trochę tak miałam w życiu, że tak wszystko odkładałam, że a, no to jeszcze będzie czas, a, to nie jest tak ważne, a... Wiesz, jeździłam byle jakim samochodem, no bo to nie ma znaczenia, a jeszcze nie daj Boże, co ludzie pomyślą, że mam za drogi, że może mam za dużo pieniędzy. A w sumie jakby mieszkanie najpierw sobie wymyśliłam, że zrobię z marzeń i snów, ale potem na to nie było czasu i w sumie zrobię to później, więc cały był w Ikei po prostu i oby było cokolwiek, nawet jak nie pasuje do siebie. I gdzieś przyszedł taki moment, że mówię, hej... Kiedy będziesz realizować te marzenia i jakby w imię czego, co będziesz robić z tą kasą, którą tak zarabiasz? Oczywiście ja lubię swoją pracę, więc to też nie jest jakaś tam kara, ale po prostu pewnego razu coś tu się odkręciło i mówię, właśnie teraz kupię sobie taki samochód, o jakim zawsze marzyłam. I właśnie teraz kupię sobie taki dom, ja na przykład jak, czy mieszkanie wcześniej, czy dom, jak kupowałam, to nie kupuję kalkulując tam, czy tam na rynku, to jest tak, a nie inaczej. Ja muszę wejść i na przykład poczuć, że na zasadzie to tu i zostawiam bagaże. I tak miałam z tym domem, że tam dojechałam 100 kilometrów za Warszawą, pośrodku kompletnie niczego, ani jakby pół cywilizacji, 11 rodowitych mieszkańców, sami emeryci i renciści, dookoła tylko las, ja, no i ten dom marzeń. No ale po prostu weszłam i powiedziałam to tu. I mówi, nie, dobra, nie odkładam, nie wiem co będzie. Mhm. Ja taką bardzo lubiłam to poczucie bezpieczeństwa i tak byłam wychowana właśnie. Że tak właśnie trzeba tak skromnie, nie wychylać się, za bardzo tak nie kombinować. I postanowiłam w pewnym momencie, że to zmienię. No słuchaj, jest rzeczywiście z moich marzeń i snów. Fajnie też, bo był urządzony całkowicie. Tak, i ta pani miała bardzo dobry gust z tego, co mówiłaś, ale tak. Ty już urządzałaś poddasze i jest dużo gorzej. Tak. I nie można tam niestety wziąć normalnego prysznica, tylko jest, no, trzeba siedzieć. No wiesz co, Boże, jakbyś tam był, ja to kiedyś powiedziałam publicznie, to już naprawdę. No nie jest niestety idealnie zrobione, bo oczywiście z jednej strony super, bo to taki dom, że był urządzony i ja tam bym nic nie zmieniała, to co zrobiłam, zrobiłam gorzej, to już powiedziałeś. Ale nie mam tej wyobraźni, nie umiem urządzać i dopiero teraz się za to zabieram, żeby już go tak do perfekcji doprowadzić. No bo też wyprowadzka, szczególnie na samym początku, wyprowadzka na wieś przy zatrzymaniu wszystkich obowiązków w Warszawie, no była trudna, żeby ogarnąć jeszcze więcej. Także dopiero teraz jakby kolejny etap przeszedł taki, też mnie trochę tego COVID nauczył, że i w ogóle życie gdzieś tam
pewnie też PESEL miał jakby w tym udział, że już tak jakby inne myśli przychodzą do głowy, że trochę przestałam aż tak pędzić i aż tak być nadambitną i aż tak wszystkim udowadniać, że na każdym froncie jestem niesamowita i najlepsza i nie mają racji ci, co mówią, że tu jestem nie do końca albo tu jestem nie do końca, tylko trochę zaczęłam żyć tak na własnych zasadach i przestałam jakby patrzeć, co ludzie powiedzą i przestałam komukolwiek cokolwiek udowadniać. Dużo sobie odpuściłam, więc teraz już mam dużo większy chill out i mogę już tak dużo spokojniej rzeczy robić, między innymi urządzać ten dom, ale nadal uważam, że to jest to miejsce, które właśnie nazywam domem i jest z marzeń i snów i każdemu takiego życzę i robię kolejne dziwne rzeczy. Na przykład też od początku marzyłam, tam była stodoła. I od początku marzyłam, że tą stodołę sobie zrobię na totalnym wypasie. Co oczywiście wszyscy się stukali w głowę, po co mi na totalnym wypasie stodoła. Zaraz były artykuły na Pudelku, że otworzyłam, że otwieram dom weselny z tego. A ja właśnie nie, ja wiem, że to jest ogromna stodoła, ale też ten dom mi daje ten komfort, że wreszcie mogę zaprosić moją rodzinę, moich przyjaciół, bo bardzo to lubię. I pomimo tego, że mieszkam tak daleko, dużo częściej teraz widzę moich przyjaciół czy moją rodzinę, bo mam gdzie ich zaprosić, tam wszyscy uwielbiają przyjeżdżać. I ja zawsze po prostu marzyłam o takiej stodole i co komu do tego, że mam tam przeogromne okna, że na totalnym wypasie chcę wszystko zrobić, bo mam taką ochotę. Nie jest to zarobkowe, nie jest to biznesowe, jest to moja stodoła, bo tak. To od kiedy żyjesz tak naprawdę? Kiedy zwolniłaś? Wiesz, zwolniłam gdzieś tak jakieś już 6 lat temu, ale też trochę mi zdrowie siadło, więc tak musiałam nawet zwolnić. To jakby się wszystko tak poskładało, że i życie trochę mi dało w kość, pod różnymi względami, i też zdrowie mi przez to siadło, i też sama podchodziłam do pewnych wniosków i zaczęłam rozmawiać z mądrymi ludźmi, jakby zaczęłam się otaczać innymi ludźmi. Też tak 2 lata temu zrobiłam trochę czystkę. Byłam nauczona, że ze wszystkimi trzeba, do wszystkich trzeba być miłym. I tak, że nie można nikomu nic niemiłego powiedzieć. I dopiero gdzieś tak po długich takich przejściach, które naprawdę mnie zrównały z ziemią, doszłam do tego wniosku, że to jest właśnie ten moment, ta granica. I zaczęłam rozmawiać właśnie z mądrymi ludźmi, że trzeba powiedzieć pas, postawić granice, a nawet po prostu usunąć niektórych z życia. Nawet jeżeli oni tak teoretycznie są mili, ale tak naprawdę są dwulicowi i wzbudzają wyrzuty sumienia, najpierw coś ci zrobią cholernie złego, potem pięknie za to przepraszają i są najwspanialsi, potem znowu wracają do tego, żeby ci dowalić, wiesz, jakby trudno ci takiej osoby się jakby odsunąć się od takiej osoby, no bo masz tą taką sinusoidę. I dopiero gdzieś tak ze 2 lata temu, to już tak zrobiłam też czystkę, postanowiłam, że trzeba trochę egoistycznie, że absolutnie nie wszyscy zasługują na to, żebym była dla nich miła. I to był super krok. I nie wierzyłam w to, bo było mi mówione, że jak tak zrobię, postawię te granice, odsunę pewnych ludzi, to że zacznę innych ludzi przyciągać. Ja po pierwsze powiedziałam, że nie da rady tych ludzi usunąć i to jest w ogóle niemożliwe i tak nie będzie. Ale zostałam zachęcona, mówię, spróbuj, co ci szkodzi? W sensie spróbuj, no a nóż. I kurde, to jest prawda. Jak nie wywiozłaś usuniesz... ich w bagażniku do tego lasu? No nie, aż tak nie było, chociaż tyle mnie to kosztowało. Przez tyle lat być nauczonym, że trzeba być miłym dla wszystkich i nagle oczywiście w turbo starać się miły i delikatny sposób usunąć ich ze swojego życia. To było tak dla mnie trudne i z tak wieloma wyrzutami sumienia, bo to jest kolejny jakiś tam trudny aspekt, się borykałam, no że to też mnie dużo kosztowało. Ale kiedy nagle zaczęłam przyciągać zupełnie nie wiem skąd, zupełnie innych ludzi, takich pozytywnych i takich, którzy tak dmuchają w moje żagle, ale już tak pod moją banderą jest statek, no to jest zupełnie inny komfort życia pod każdym względem, bo i wiesz, wtedy to i na przykład też zdrowie odzyskujesz. I nie mówię tylko o fizycznym, ale też o psychicznym, które też dopiero zrozumiałam bardzo niedawno, że ja mam coś takiego jak zdrowie psychiczne i że to jest cholernie ważne, żeby też
dostrzegać w ogóle jakieś swoje emocje, odczucia. Dla mnie zdrowie to było tylko to fizyczne i jakby, nie wiem, dla mnie na przykład też nie rozumiałam, po co ludzie chodzą do psychologa, już w ogóle do psychiatry to w ogóle jakaś abstrakcja. Moi rodzice sobie radzili bez psychologów, jakoś wszystko się prało we własnym domu i tak zostałam nauczona, że generalnie to trzeba prać brudy we własnym domu i o pewnych rzeczach nie rozmawiać. A okazuje się, że tak nie jest i bez zdrowia, znaczy mnie w ogóle zdrowie, jak mi siadło zdrowie psychiczne, to za chwilę zaczęło siadać też fizyczne, totalnie fizyczne rzeczy, chociaż to dla mnie było wcześniej niemożliwe. Dla mnie jakby uraz dopiero fizyczny, czyli nie wiem, przewrócę się, złamię nogę, to wtedy dopiero rozumiem, dlaczego coś się dzieje. A okazuje się, że to zdrowie psychiczne, znaczy naprawdę do całości trzeba podejść tak holistycznie, żeby i czuć się szczęśliwym, ale też być tak naprawdę zdrowym. To kiedy pierwszy raz poszłaś do terapeuty? Ja byłam raz u terapeuty. Byłam przez rok. To długi raz. Długi raz. Chodziłam systematycznie. No powiem ci, że to była ciekawa historia, tak z mojego punktu widzenia, bo jakby zostałam trochę na siłę wysłana, na zasadzie, że coś ze mną jest nie tak, więc to kto cię wysłał? Mój partner sugerował, że jakby absolutnie powinnam. I rzeczywiście ja tam poszłam i pierwsze takie rozmowy były o tym, co mam w sobie zmienić, żeby być lepszą, żeby naprawić związek i tak dalej. Długą drogę z panią terapeutką przeszłyśmy. Bo wiesz, na początku jakby, no ja tak szłam na zasadzie, bo mnie zmusili, nie? Odbębnie to i nie kumam tego i w ogóle bez sensu są te spotkania, a jeszcze jej durne pytania, to już w ogóle jakby na przykład od początku się zapierałam, żeby absolutnie nie rozmawiała ze mną i nie próbowała mi zadawać pytań o moje dzieciństwo, bo to na pewno nie tam siedzi, okej? Okay? Moje dzieciństwo było w porządku. Byłam kochana, byłam zadbana i niech raz na zawsze skończę z tymi pytaniami o moich rodziców. Byli i są super, okej? Okay? I na przykład przed tym się buntowałam. Albo później wkręciłam się znowu w to, że to było fajne, bo dużo się tam działo u mnie w życiu. No dużo jakby miałam obciążeń właśnie psychicznych. I w pewnym momencie, jak już przeszłyśmy ten okres takiego mojego buntu z moją panią psycholog, no to ja już czekałam na rozmowę z nią. W sensie burzyło się we mnie, że już czekałam, że ja z nią pogadam. Łączyłam się z nią online zazwyczaj, no bo tam na wsi siedząc. I mówię, no dobrze, że się z panią łączę, bo się wydarzyło to, to, to i tamto. No i chodzi mi o to, co ja mam teraz zrobić? A ona na przykład mówi, pani Anno, a co pani widzi dookoła siebie? W lesie siedzę, bo jestem w samochodzie, w sensie, żeby mieć na osobności, ale ja do pani coś mówię, że się wydarzyło to, to i tamto i po to z panią się łączę, żeby mi pani powiedziała, jakby co ja mam zrobić, żeby było dobrze. No ale jaki jest ten las? To jest las liściasty, czyli glas? I mówię, ja jeszcze za to płacę. Nie dość, że mi tak trudno wygospodarować tą godzinę na tą rozmowę, to ja teraz będę opowiadała o lesie, albo jakie jej tekstury są moje spodnie. No mówię, no kto ciebie dziewczyno uczył? W sensie, kto ci dał ten tytuł psychologa? I potem zresztą z nią bardzo szczerze na ten temat porozmawiałam. I ona musiała naprawdę przebijać się wielokrotnie przez tą ścianę. Niejednokrotnie też rozmawiać ze mną o duperelach. Oczywiście to wszystko miało sens. Też mi później opowiadała, nie? Że wiele osób takich, z takim podejściem jak ja rezygnuje tak po trzech spotkaniach. I ja oczywiście też miałam taką myśl, tylko mówię na odczepnego, żeby wiedzieli, że chodzę do tego psychologa, no to pójdę i rzeczywiście jakby zrobię to, bo jestem zadaniowa, więc połączę się z nią i znowu będę rozmawiała o duperelach. I tak mi się to jakby zdawało. I dopiero naprawdę, no przez to właśnie musiałam rok tam chodzić, zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodziło, bo zaczęłam też dociekać, bo jakby zaczęłam ją sprawdzać. Dlaczego ona w ogóle mi takie bzdury gada? Zaczęłam słuchać podcastów, zaczęłam czytać. I jakby to się zaczęło gdzieś sprawdzać, że chodzi o jakby uspokojenie całego systemu nerwowego, o uspokojenie nerwu błędnego, o w ogóle uspokojenie trochę organizmu, żeby skontaktować się ze sobą. Bo miałam taki moment w życiu i to dosyć długi, gdzie żyłam na takim alercie i pod takim obstrzałem, że nie mogłam sama ze sobą się skontaktować. I nawet pamiętam też mi, właśnie ta pani psycholog nawet mówiła, co czujesz? Ja na przykład tak działałam zadaniowo i tak jakby bezrefleksyjnie na temat moich uczuć i emocji,
że ja nie wiedziałam, co czuję. Dlatego na przykład, jak mi też spytałeś o ulubiony mój serial, to pierwszy powiedziałam Sprzątaczka. Bo to jest właśnie o tym. Ja po prostu zryczałam się na tym serialu bardzo, bo no dokładnie wiedziałam, o czym jest mowa. I tam jest taka scena jedna, która, no tam rozpadłam się na kawałki. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Jedna jest taka abstrakcyjna tam scena, bardzo jakby mocna, kiedy ona kładzi się na kanapie w swoim domu, kiedy wróciła do partnera i już jest jej trochę wszystko jedno. Przestaje słyszeć, przestaje mówić i ta kanapa, tak właśnie już abstrakcyjne, takie ujęcie zaczyna ją wciągać i ona jest w takiej studni sama. I to właśnie było trochę to. A ja w ogóle nie dopuszczałam swoich emocji i swoich jakby uczuć do tego. Dla mnie ta strefa była bardzo taka trudna. Też myślę dlatego, że to jednak to dzieciństwo ma znaczenie. U mnie się nie rozmawiało na ten temat. To taki był temat, no po prostu go nie było. No jakby byłam w zupełnie innym domu wychowana. I nawet do tej pory moi rodzice, na przykład, jeżeli by odsłuchali ten podcast, to by uważali, że to obciach, że ja powiedziałam, że chodziłam do psychologa, że to wstyd. Uwielbiam film Teściowie. I oglądałam go chyba z 5 razy, bo to jest właśnie trochę taka mentalność, nie? Tam jest taki tekst, który się przewija kilka razy, że najgorszy ten wstyd. Ja trochę tak zostałam wychowana i ten psycholog to też był dla mnie taki wstyd. A naprawdę bardzo, bardzo każdemu polecam. Chociaż, no mówię, dla mnie to było strasznie trudne się przełamać, a nawet teraz bym sobie tak pochodziła już zupełnie jakimiś tam innymi tematami, ale to tak fajnie układa w głowie. Nie mam teraz. Teraz, jakbyś mnie teraz zapytał, to jestem w moim przekonaniu turbo szczęśliwa i w tym miejscu, w którym tak naprawdę zawsze chciałam być i taki czuję właśnie wiatr w żagle i jest taki, no mam taką górkę, że tak powiem ogólnie i niespecjalnie jakoś dołki przychodzą przez już wiele, nie wiem, miesięcy. Ale wiesz co, w tej historii jest ciekawe, co się dzieje, że partner wysyła cię do terapeuty, bo wydaje mi się, że to jest tak bardzo mocno nasączone i to zbliża do takiego punktu kulminacyjnego, że ktoś ci mówi, że musisz iść do terapeuty. I pewnie to jest nasączone tym, że musisz iść do terapeuty, bo inaczej sobie nie poradzimy, czyli czytając to, możemy się rozstać. Tak, wiesz, znaczy najgorsze jest to, że ja jestem bardzo podatna na takie podporządkowanie się i mnie bardzo łatwo wkręcić w poczucie winy. I ja byłam jakby cały, przez wiele, bardzo długi czas, jakby było pod, miałam podkreślane, że to jest moja wina, że coś ze mną jest nie tak, że muszę ja się zmienić, żeby to naprawić. I jakby bardzo długo pracę wykonywał. Czyli to były partnery. No tak. Tak, ale powiem ci, że no to jest jeden z bardzo, bardzo, bardzo nielicznych przypadków, kiedy to ja się rozstałam z partnerem. Zazwyczaj to mnie zostawiano gdzieś tam w przeszłości. A tutaj to dla mnie było tak cholernie ciężkie. No bo w ogóle ja nie umiem. Nawet nie cierpię ludzi zatrudniać. Właśnie na przykład dlatego, że mi jest strasznie ciężko zwrócić im uwagę, coś niemiłego powiedzieć, a już nie daj Boże zwolnić. To jest dla mnie katorga, nie? Ale ja to mówię w kategoriach pracowniczych mimo wszystko. To jest tylko praca. A tutaj w kategoriach życiowych, kiedy w ogóle, no ja zawsze jako dziecko, i to było moje marzenie, nie nikogo innego, ja zawsze marzyłam, żeby mieć jednego partnera na całe życie. Naprawdę to było moje... No przecież ty wszędzie mówiłaś o ślubie po studiach, dziecku po studiach. Tak, i to było moje, to było moje prawdziwe marzenie. Zawsze jako tam dziewczyna już taka nastoletnia, gdzieś tam na czy w liceum, czy na studiach. W liceum miałam pierwszego takiego poważnego chłopaka. I naprawdę uważałam, że on będzie moim mężem. Strasznie tego chciałam. I moim takim największym marzeniem, żeby to był mój mąż do końca życia, żebym miała dużo dzieci i
No i potem prawicowa dziewczyna. No, tak. Wiesz co, może nie tyle prawicowa, ale powiem ci, co miało bardzo dużo na to wpływ i bardzo w ogóle duży wpływ na moje życie. Harcerstwo. A to dopiero późno w twoim życiu się pojawiło. Właśnie. I to było super. Bo kiedy wszyscy odchodzili z harcerstwa, bo to już obciach w tym wieku, ja jak byłam w 8 klasie podstawówki, wstąpiłam do harcerstwa. Czyli przez całe liceum byłam w harcerstwie. I tam te zasady takiej harcerki, ja pamiętam, pracowałam kiedyś w funduszu inwestycyjnym, zresztą praca moich marzeń absolutnie, która z drugiej strony mnie strasznie zajechała i spowodowała też znowu problemy zdrowotne, z którymi w sumie do tej pory się bujam. No ale tam miałam super szefa, którego nadal jakby ubóstwiam i jak się tam gdzieś spotykamy, to zawsze mówię, że to była moja ulubiona praca i jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Ale on taki mówił na zasadzie, ale jest pani harcerka? Bo rzeczywiście to wpłynęło tak na moje całe życie pod wieloma względami. Więc ja nie byłam nigdy jakoś turbo na przykład wierząca, czy tam prawicowa, czy tam moi rodzice, nie wiem, nie chodziliśmy do kościoła. To ja chodziłam do kościoła bardzo rzadko. Szukać męża. Nie, bardziej dlatego właśnie, że moi przyjaciele z harcerstwa chodzili. I ja bardzo lubiłam sam kościół dominikanów na Służewcu. I tylko tam chodziłam. Nawet jak później się przeprowadziliśmy z rodzicami na Ochotę, to ja tam trzema autobusami na okrętkę, ale do tego kościoła jeździłam. Nie na same, nie wiem, modlitwy, czy ten cały rytuał i tak dalej, tylko na słuchanie kazań. Potem byli młodzi księża, bardzo tak mówili no, do młodzieży. Tam były też takie młodzieżowe msze. I tam było moje towarzystwo. Tam też było takie miejsce, gdzie po mszy można było sobie usiąść, obejrzeć film. No to było właśnie fajne towarzystwo, bo oni nie pili, nie wiem, nie brali narkotyków, nie imprezowali tak, wiesz, hardkorowo. Ja miałam z nimi wspólne tematy i tak dalej, więc bardziej chodziłam do kościoła. Po pierwsze lubiłam po prostu. Do tej pory lubię wchodzić do kościołów. Jest tam taki rodzaj wyciszenia. Sam kościół do mnie nie do końca przemawia, ale sam lubię oglądać kościoły. No lubię. Są piękne. Są piękne, są takie potężne. Majestacyjne. Tak, tak. Także kościoły lubię oglądać. Lubię tam sobie w ciszy posiedzieć, nawet niekoniecznie się pomodlić, tylko tak nawet sama ze sobą pogadać, bo dla mnie Bóg to jest nasze sumienie na tej zasadzie. Czyli ja tak z własnym sumieniem czasami sobie pogadam. O, na tej zasadzie. Więc to harcerstwo bardziej na mnie wywarło taki wpływ, że tak po Bożemu chciałam. No to wszystko. A jak się zmienili ludzie? No bo był Tarchomin, był Ursynów. Gdzie tak, jak patrzysz sobie na to, jakich ludzi przyciągałaś na samym początku swojego życia? Jacy byli twoi przyjaciele? Prawdziwi. To jest... No właśnie ci powiem. No tak, Tarchomin to byłam dzieciakiem do 8 roku życia. Super wspomnienia, nie? Bo blokowisko... 14 pięter. To, jak krzyczysz, mama, to tam 10 mam się wychyla i tak i dalej. I sobie wybierasz, którą chcesz. Tak, ale nie, biegasz, wiesz, po tych blokach, na trzepaku, musisz wymyślać zabawy, bo nie ma tam zabawek zbyt dużo. Budujesz domki na drzewach, meldujesz się domofonem. Fajny klimat. I w ogóle ciężko mi ocenić. Jakby w ogóle, jak masz tam 8 lat, to nie oceniasz. No, było po prostu super. I dzieciaki no, z blokowiska były. Prawdziwe, fajne i to jest w ogóle fajny czas i ja też bardzo lubię dzieci dlatego, bo dzieci są takie prawdziwe, nie? I to jest super. W dzieciach, przepraszam, że w tej samej kategorii wrzucę zwierzęta, ale to też straszne w nich lubię, nie? Że to są... Okej, są czasami interesowne, że coś za smakołyk zrobią, tak? Zwierzęta. Głównie. Ale to, tak, Ale wiesz, o co mi chodzi, no, że wiem, są takie... Jasne, no, prawdziwe. A już dorośli to naprawdę, w sensie, jak mi zadałeś pytanie, jaką bym chciała najbardziej znać odpowiedź, to jak i dlaczego ludzie takie rzeczy robią? Dla mnie to jest takie, że człowiek człowiekowi wilkiem. Jakby na każdym kroku. Zaraz do tego dojdę. No dobra, dalej był Ursynów. No to znowu takie, wiesz, już tak bardziej luksusowo, tylko czteropiętrowe, wiesz, ten blok. Ale też chodziłam do takiej ogromnej podstawówki. Tam nas było z 1000 dzieciaka. I co, na przerwach się skakało przez krzaki, wrzucały się te róże, żeby się rozcierać po plecach i
Też w ogóle ciężko mi ich ocenić. Fajne towarzystwo. Mhm. Nigdy tam nie wpadłam w jakieś, nie wiem, złe towarzystwo na tej nie, zasadzie. Nie, no to była grzeczną dziewczynką. Byłam, absolutnie. Jasne, powiem ci, byłam tak. Kujonem, lubiłam się uczyć. Ale też trochę na zasadzie, że miałaś się uczyć, no bo jeżeli byś się nie uczyła, no to nie było wszystkich tych zajęć dodatkowych, tak. Fasolki, nie fasolki, wszystko po prostu odpadało z automatu. Dokładnie, ale ja też lubiłam i to mi łatwo przychodziło, mhm. Więc w ogóle i zawsze lubiłam dużo robić. Ale czułaś się jako gwiazda, no idziesz do takiej podstawówki, no jesteś rozpoznawalna, no bo na pewno byłaś rozpoznawalna, robiłaś fajne rzeczy. Czułaś się trochę taką gwiazdą szkoły? Jeszcze do tego jesteś ładna. Wiesz co, to były inne czasy. To nie były czasy YouTuberów, mm-hmm. Nie? Tak jak teraz. Więc okej, okay, wtedy fasolki to był prestiż. Każdy chciał być no w fasolkach, w Warszawie, w fasolnicach, ale fasolki to w ogóle było coś. Natomiast myślę, że mogę sama o sobie powiedzieć, że starałam się zawsze mm-hmm. być normalna, więc nigdy na pewno nie gwiazdożyłam, a wręcz jeszcze przez rodziców byłam tak tamperowana, żeby przypadkiem jeszcze w ogóle mi nie przyszło to do głowy, nie? No. Żeby nawet przygwiazdować. Nie, słuchaj, to dochodziło do abstrakcji. No, no to kurczę, dużo wątków poruszyliśmy. No. Wiesz, powiem ci taką anegdotę, która jest no, z perspektywy czasu hardkorowa, że na tyle przez rodziców zawsze byłam uczona takiej pokory i wdzięczności za to, co mnie spotkało, że to tyle mm-hmm. szczęścia, że Pana Boga za nogi złapałam i tak dalej. Żeby nigdy nie marudzić i tak dalej, to pamiętam, że miałam sesję zdjęciową, jak dostałam się do Na Wspólnej. No to w ogóle dostałam się do Na Wspólnej. Będę grała z Bożeną Dykiel, z Renatą Dancewicz i w ogóle. No, więc już Pana Boga za nogi złapałam w TVN-ie. No to zorganizowali mi sesję z Marcinem Tyszką. Tym Marcinem mm-hmm. Tyszką. No wiesz, on nadal jest... Przypalali ci ucho i pani usłyszała. No to znasz tą historię, tak. Nie? No to właśnie, przypalali mi ucho. Nikt tego przecież nie robił specjalnie. To nikomu nic nie dało, to jakby nie dało jakiejś korzyści. I mi przypalają ucho, a ja z grzeczności nic nie mówię. I dopiero pani, która lokuje mi włosy, mówi, że czuję swąd skóry. Ja mówię, no to przepraszam, bo pani mi przypala ucho. W sensie, wiesz, do jakich to abstrakcji doszło. Jak to jest zakodowane w głowie, to jest chore jakieś mhm. przekonanie, że aż do takich granic doszło. No dobra, ale wracam do tego mojego dzieciństwa. Na Ochocie to już nie znałam w ogóle towarzystwa dookoła. Tam już się bardziej w harcerstwie obracałam. I tam byli turbo ludzie. Później też wkręciłam się bardzo w rowery i w sportowe towarzystwo. Mhm. No to super, wiesz, bo w ogóle przez to, że endorfiny tam się wydzielają i to, że ci ludzie mają pasję życiową, no to też super ludzie. I w sumie dopiero gdzieś po trzydziestce jakoś zaczęłam spotykać na swojej drodze prawdziwie takich złych ludzi. W sensie dopiero takie moje życie do trzydziestki było takie trochę... Wszyscy są dobrzy, mhm. życie jest wspaniałe, nie ma problemów na świecie i w ogóle o czym ci ludzie mówią, że mają jakieś problemy, jakieś takie mają strasznie skomplikowane to życie i się jakieś takie rzeczy dzieją. I jakaś taka byłam naiwna w tym wszystkim, że wszyscy na pewno są dobrzy i nikt nie chce mi krzywdy zrobić, bo dlaczego przecież mhm. ja im nic złego nie robię. I nagle jakaś taka magiczna granica przyszła i po prostu nieszczęścia chodzą parami, jedno za drugim. Takie mnie rzeczy spotykały, że właśnie mówiłam, ale w ogóle dlaczego? Jak to się stało? I w ogóle jak tak można? I w ogóle przechodziło to moje najśmielsze jakieś takie wyobrażenia. I też zaczęłam dostrzegać, że ten świat się zaczął zmieniać. No ja zawsze się trzymałam w swoim towarzystwie, ale na przykład to, co się dzieje w Warszawie i gdzieś zaczęłam momentami wpadać w takie towarzystwo, też to towarzystwo show biznesowe trochę takie mhm. jest, że jest często większa metka od koszulki. Często, wiesz, jest tak, że nie wiem, ludzie nie mają swojego mieszkania, nie mają, wiesz, mają jakiś tam przeogromny kredyt, nie płacą alimentów, jakiś tam, nie wiem, komorników nie spłacają, ale na kolegę biorą leasing, żeby się dobrą furą wozić. Jak zaczynasz dostrzegać, że ten świat tak wygląda, to ja całuję ziemię w swoim domu na wsi, nie? Że jak w tym towarzystwie gdzieś, nawet zawodowo gdzieś jakby musiałam być, bo też te moje drogi zawodowe tak się potoczyły, że, no, że po prostu musiałam w takim towarzystwie w pewnym momencie być. A potem doszłam do wniosku, że właśnie nie muszę, bo jest mi tam źle, w ogóle nie czuję tego. Ja jakby jestem znana z tego, że jak wchodzę na eventy,
Tak jakby wchodzę na eventy, mm-hmm. robię swoją pracę, podchodzę do swoich przyjaciół. Zazwyczaj to jest mój przyjaciel, zawsze go wypatruję, Patryk Wolski, który mm-hmm. jest menadżerem gwiazd i tak na jego sali wypatruję. Janoszek. Też. I jego wypatruję, że może on będzie, że zagaje z kimś, bo ja nie cierpię small talków. Ja czuję ogromny stres, tak jak pytałeś mm-hmm. się mnie o podryw. Ja się do tego kompletnie nie nadaję. Ja czuję stres. Jakby, wiesz, ja nawet do tego stopnia, może nie powinnam tego mówić, bo wyjdę może na dziwaka, że na evencie nawet, wiesz, zaglądam w telefon, że ja coś robię, żeby nikt do mnie nie podchodził i chcę się zmyć jak najszybciej. Mm-hmm. Jakoś stresują mnie te small talki. Może też dlatego, że właśnie przychodzili ludzie tacy interesowni, tacy nieprawdziwi, tacy sztuczni, tacy... O Jezu, że mnie aż ciarki przechodziły, a znowu byłam nauczona, że dla wszystkich trzeba być miłym, więc musiałam tą rozmowę podjąć i kontynuować i w ogóle stresowałam się i zaczynałam mieć słowotok, bo się stresowałam tym, że chyba nie wypada, w sensie co to będzie, jak teraz będzie cisza i w ogóle po co ja tu przyszłam? Boże, jakbym chciała być w domu. I w pewnym momencie właśnie zrozumiałam, że ej, na luzaku po prostu mogę być do tego momentu, kiedy mi się podoba. Na luzaku mogę porozmawiać tylko z tymi, z którymi chcę pogadać i w sumie mogę wyjść. Mhm. Jakby nikomu nic do... No jasne, że Klaudia Halejciak u mnie była, to opowiadała o tym, że poszła na premierę Barbie, zrobiła to, co było uzgodnione, że ma zrobić jako współpraca, czyli udzieliła wywiadów, pokazała się na premierze, a na film nawet nie poszła, bo po prostu pojechała do domu, do Oscara i do swojej córki. Więc też wydaje mi się, że ci, którzy już nie muszą, rozumieją, że nie muszą, a zazwyczaj tam zostają ci, którzy jednak liczą na to, że może w jakimś stopniu karta się odwróci, spotkają kogoś, kto otworzy im jakieś drzwi. Tak, wiesz co, znaczy, powiem ci tak, ja jestem już na takim etapie w ogóle swojego życia. Proszę cię, ty jesteś młoda. Ale już tam nie podliczajmy mnie. Chodzi mi o to... Jesteś nie, młoda, bo ja patrzę przed sobą dobrą perspektywę. Ja również jestem jeszcze bardzo młody. Okej, no skoro tak... Jesteśmy bardzo młodzi. Dobra, niech będzie. A oni w każdym są razie, wiesz, ja pracowałam od 8 roku życia. Mhm. To tylko dlatego, a nie dlatego, że to dużo czasu. Jakby nigdy nie trwoniłam pieniędzy. No 20 lat i kupiłaś pierwsze mieszkanie. Tak. Chyba tak, chyba 20 mhm. lat miałam. Ja to mieszkanie mam do tej pory, wynajmuję je sobie. I wiesz, w sumie... Tak mądrze powydawałam te pieniądze i tak ulokowałam je. I tak mam nieduże potrzeby, że nawet teoretycznie, gdybym nie lubiła swojej pracy albo z jakiegokolwiek innego powodu, mogłabym nie pracować spokojnie. Tylko ja lubię swoją pracę. Jakby to jest inna mhm. rzecz. Ale też właśnie trochę zaczęłam pod siebie to wszystko ustawiać, całe to życie. Wcześniej tak płynęłam z prądem i tak się dostosowywałam do oczekiwań innych bardzo. A teraz mam zupełnie inne priorytety i po prostu, okej, korzystam z tego, co jest. Czasami nie zawsze robię wszystko mm-hmm. to, co mi się podoba, wiadomo. Czasami coś tam trzeba zagryźć zęby i zrobić, ale jest dużo bardziej po mojemu. Z wielu rzeczy zrezygnowałam i kurczę, wiesz, czego się nauczyłam? I to było dla mnie bardzo trudne, żeby nie brać wszystkiego, bo a nóż potem nie będzie, bo a nóż takie coś się nie trafi, bo a nóż z tego by mogło być jeszcze więcej. Nawet tam, nie wiem, parę dni temu dostałam propozycję taką już stricte prawną, mhm. dotyczącą tam funduszy inwestycyjnych, coś, co mnie strasznie kręciło i jeszcze, nie wiem, tam parę lat temu dałabym się pokrajać za coś takiego. I jak zobaczyłam tego maila, to najpierw przyszło taki, wiesz, euforia total, a potem mówię... Hej, kurde, jest taki fajny chill out. Tak sobie lubię porobić soki z moich pomidorów. Tak sobie lubię porobić ogórki kiszone. Lubię wyjechać sobie pod namiot. Co jest bezcenne, a wiem, ile pracy by mnie kosztowało mm-hmm. to jest po prostu już niewarte. I jakby nauczyłam się tego odpuszczać i jestem jeszcze bardziej teraz z siebie dumna, niż gdybym wykonała mega tą robotę. Już jestem właśnie mm-hmm. na tym etapie. Czyli już nie bierzesz udziału w wyścigu. Tak. Tak, wiesz, i też zaczęłam zupełnie na innym poziomie rozmawiać nawet ze swoimi przyjaciółmi, z bliskimi mi osobami. To też dlatego, że innymi ludźmi się otaczam. I na przykład, nie wiem, czy to prawda, bo to nadal są dla mnie w ogóle takie grubsze rozkminy na temat właśnie emocjonalności, uczuć, zdrowia psychicznego, bla, bla, bla. Ale ktoś mi na przykład powiedział, że może to, że ja wybierałam tak najbardziej hardkorowe wyzwania sportowe, które były kompletnie poza moimi możliwościami fizycznymi, bo były, to była ucieczka od czegoś. Może musiałam
coś tam sobie zrekompensować, może musiałam, no właśnie, uciec od czegoś. Nie wiem, tak tylko mówię ci, że w ogóle mam takie głębsze rozkminy nad tym wszystkim. A z drugiej strony, wiesz, oczywiście turbo się cieszę z tego, jestem bardzo dumna z tego, co zrobiłam. Tylko no, niejednokrotnie przeginałam, No proszę cię, twoje wyzwania sportowe to były naprawdę takie wyzwania, że przecież jak przebiegłaś metę po tym cięższym triatlonie niż Ironman, bo to był tam w górach i tak dalej, to przebiegłaś metę i dziękowałaś Bogu, że to zrobiłaś i powiedziałaś, że to ostatni, tak ostatni raz. Rzeczywiście to był ostatni raz, żeby coś takiego hardkorowego zrobić, ale też, wiesz, to... No widzisz, też mam tak, w ogóle stałam się taką trochę bardziej filozofką, ale to mi się strasznie podoba, wiesz, bo w tym pędzie, to co ci na przykład mówiłam, psycholog się pyta, co ja czuję. Nie wiem, co czuję, chodzi mi o to, proszę pani, wydarzyło się to, to i tamto. Da mi pani odpowiedź, czy kończymy tą rozmowę? Wiesz, jakby ja nie miałam czasu na rozkminy. No świetnie się musiało z tobą żyć. O, cudownie, wiem, wiem, to masakra była, oczywiście. A teraz... Przez to, że zwolniłam, to też w ogóle jakiś tak, zaczęłam tak ze sobą rozkminiać pewne rzeczy, jakby zaczęłam zupełnie głębiej w to wszystko wchodzić i no i to się ze wszystkim tak połączyło, bo też na przykład zdrowie mi tam gdzieś siadło, albo nawet jeżeli nie siadło, to ja w ogóle zaczęłam dużo bardziej rozkminiać to zdrowie. Czyli na przykład nie to, że przyjęłam, że mam chorobę, ona jest nieuleczalna, nie wiem, tam biorę tabletki i dalej wyścig. Dobrze, że jest na to lekarstwo i lecimy z koksem, póki da radę, nie? Daję radę organizm. Zdiagnozowana jestem, są tabletki, jedziemy. Tylko potem sobie uświadomiłam, kurde, a może da radę bez tych tabletek? Może jest jakiś taki sposób? I okazuje się, że bardzo wiele jakichś tam, wiesz, chorób, schorzeń, jakkolwiek to nazwiesz, ustępuje i jakby, wiesz, no, masz normalnie inne wyniki krwi, jak zwolnisz, jak nie jest, wiesz, w ciągłym alercie właśnie organizm, jak zaczęłam rozkminiać, co to jest nerw błędny, nagle, wiesz, dla mnie, w ogóle wyśmiewałam, że ktoś jogę, błagam się, to w ogóle nie jest sport. Jak pierwszy raz poszłam na jogę, to miałam poczucie w ogóle obciachu, ale joga jest zarąbista. Teraz uwielbiam jogę i wiesz, dlatego, że ona mi oczyszcza umysł, że jest... Ja wcześniej katarzis, żeby poczuć, to musiałam przebiec diablaka, nie? Dopiero jak tak się zaorałam, przeszłam 8 ścian, i wiesz, i no, to dopiero czułam katarzis, czułam się oczyszczona, czułam się dobrze, w zupełnie inny sposób, nie? Organizm zajechany, w ogóle total, ale głowa pusta, dobrze, dobrze jest. A teraz już mam tak, że przez to, że ta joga jest trudna, no jest trudna, też się na nią denerwowałam, w sensie, ile można stać w tej jednej pozycji i czy już możemy ją zmienić, czy wszystko mi się trzęsie. Do bani jest ta pozycja, w sensie ona jest w ogóle nienaturalna i ta joga mi kompletnie nie relaksuje. Ja w każdym takich rzeczach musiałam przejść strasznie długą drogę. Jezus Maria, to ty się cierpliwości że musiałaś nauczyć. Bardzo. Wiesz, mam cierpliwość na przykład, o widzisz, do pracy. Nie? Siadam nad pismem, to po prostu mogę siedzieć no, po prostu non-stop. Jak chodzi o robotę, to ja nie, jak chodzi o zamęczenie się. Tak, to jestem nie do zabicia właśnie. Nie? I no to jest mimo wszystko też cierpliwość, wiesz. Mogę siedzieć nad pismem non-stop 10 godzin i w ogóle nie jeść, nie pić, nie oddychać, tak? To na tej zasadzie miałam cierpliwość, ale jak ktoś mi wiozł, kazał stanąć w jakiejś pozycji, no to przecież miałam ochotę po prostu udusić. Więc musiałam się tego nauczyć, musiałam się nauczyć zwolnić i musiałam się nauczyć, że ten czas nic nie robienia... co nie jest strata czasu. To jest bardzo ważny i potrzebny czas. Autorefleksyjny często. Tak. Nadal jest mi strasznie ciężko, bo też mi jest bardzo ciężko na przykład cedować obowiązki. Mi się wydaje, że nawet jeżeli nie zrobię najlepiej, to przynajmniej na koniec dnia mogę mieć pretensje tylko do siebie. I no widzisz, nie wiem, nie mam agenta, w kancelarii, nawet jeżeli ktoś cokolwiek za mnie zrobi, to ja i tak to, no czasami to jest w ogóle bez sensu. Staram się nie cedować właśnie dlatego, że ja często wykonuję wtedy trzy razy większą robotę, bo nie dość, że wykonuję robotą tą, którą ja bym normalnie zrobiła, to jeszcze sprawdzam tok rozumowania innej osoby i no i w ogóle to jest bez sensu. Więc nadal mam jakby, wiesz, problemy różne, nad którymi staram się jakby, no właśnie, też mi się tak bym chciała być jakby
no nie wiem jak to określić, ale wiesz, na przykład też zamiast odpuścić czasami i zamówić pizzę przysłowiową, to ja bym też chciała i żeby był domowy obiad i najchętniej sama wszystko zrobię i ze swojego ogródka i też na początku nawet i chciałam o ogród dbać i no po prostu wszystko ja. Taka prawdziwa Zosia Samosia. I mi to jest dla mnie męczarnia, żeby jakikolwiek obowiązek oddać. Więc... A to jest kontrola, nie? Tam wiesz, to jest już zupełnie inny wątek niż samo. No nie wiem, bo to się wszystko łączy wbrew pozorom. To znowu tak holistycznie do tego trzeba podejść, bo ja przez to się zajeżdżam. Bo mi jest... Takie kółko. Tak, to jest to takie kółko. Więc ja tak muszę powoli tą cebulę obierać. Tak wiesz, gdzieś sobie odpuszczam, gdzieś się uczę czegoś, gdzieś przestaję właśnie, wiesz, robić maratony w imię 5 kilometrów, czy jakby zaczęłam też... słuchać organizmu. Wcześniej organizm był moim narzędziem. Mnie nie obchodziło, że mnie boli, czy że nie ma siły. Głowa chce. Przede wszystkim moja głowa chłonna wyzwań i nadambitna chce, więc musisz dać radę, no chyba, że mi noga odpadnie. A inne jakby tam nie ma nic po środku. Że boli, że coś, nie? Wcześniej tak traktowałam organizm. Ale to przerażające trochę, niestety. A nie miałeś tak, że na przykład, no bo uczyłaś się tego, więc było pewnie też wiele momentów zwątpień, że siadasz, no i wracamy do punktu, że nic nie robisz teoretycznie. W praktyce nic nie robisz i nie masz tak na przykład, albo kiedy odrzucasz taki kontrakt, nie masz tak, że w głowie ci się pojawia to, czy ja właśnie nie staję się przegrywem, czy ja właśnie nie staję się tym, kim nie chciałam być, bo całe życie byłam ambitna i walczyłam o to, żeby... Bo ty walczyłaś całe życie, żeby coś komuś udowodnić. Tak. Prawnikom w prawie, tak. Aktorom w aktorstwie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to w ogóle było twoje paliwo. Ty kiedyś powiedziałaś, że nie pijesz alkoholu, bo uważasz, że to, co pijesz i jesz, jest paliwem dla twojego ciała. A wydaje mi się, że paliwem dla twojej kariery, dla twojego życia często byli ludzie, którym udowadniałaś różne rzeczy. Tak było, tak. I ja chciałam bardzo, żeby mnie wszyscy lubili. Tego też musiałam się oduczyć. O mój Boże. Wiem, hardcore, nie? Szczególnie w dzisiejszych czasach. Teraz to już w ogóle... A czy wiesz, w ogóle mi się zmieniły priorytety. To też z wiekiem przychodzi. No mimo wszystko z wiekiem. Wiesz, kiedyś to była tylko praca. I no właśnie, nigdy nie będziesz dobrym pracownikiem i nigdy swojej pracy tak naprawdę dobrze nie wykonasz, jeżeli nie masz tego balansu, jeżeli nie masz domu na przykład. Nie? Ja nie miałam domu. Dla mnie dom to był hotel. Po prostu wszystko jedno, jak jest urządzone, wszystko jedno, co w nim jest, obym mogła pod ciepłym dachem się przespać i wyspać się do pracy. I jakby wiesz, nauka, praca, sport na hardkorowym poziomie, ja tylko tym żyłam. I bardzo dużo mnie ten dom na wsi też nauczył. Bo on trochę wymusza zwolnienie. Bo wiesz, to życie w mieście i otaczanie się takimi ludźmi, którzy przede wszystkim cholernie sztucznie, to nie jest prawda. No przecież wiesz, no chociażby teraz social media. Wszyscy są turbo, mają turbo sukcesy, ogromne miliony, fotografują się na tle najlepszych samochodów, najlepszych hoteli i tak dalej. Jak jesteś tutaj w mieście, to cały czas właśnie wszyscy się chwalą sukcesami i tylko te sukcesy w pracy i pieniądze i markowe ciuchy i tak dalej są wyznacznikiem twojego sukcesu i żeby zrobić tutaj wrażenie i być lubianym, no to musisz albo mieć jakieś turbo duże pieniądze, albo odnieść sukces w pracy. A ta wieś tak powoli mnie uczyła i zwalniania i innych ludzi tam masz. Z powrotem wróciłam, to tak intuicyjnie poszło, to jakby, no, że ja z powrotem wróciłam do tych prawdziwych ludzi. Bo ja jakby się tak zagubiłam, jakby nie dostrzegałam tego, właśnie nie dostrzegałam tego, że ludzie mogą być źli. Nie dostrzegałam tego, że nawet ludzie są źli dla mnie, bo było to pod przykrywką, że robię to dla twojego dobra, albo wiesz, dostawałam baty, ale potem przepiękne przeprosiny. Więc nie dostrzegałam właśnie, że inni są źli, że inni są sztuczni, że jestem w nieprawdziwym zupełnie towarzystwie. I że ci ludzie tacy nie są. I wieś mnie tego nauczyła z powrotem. Tam spotkałam takich zupełnie innych ludzi. Wiesz, też byłam mimo wszystko warszawianką. Pierwszy raz tak, no poprzednia właścicielka też była warszawianką, ale taką, no już tam trochę też pobyła i o. A ja, no nie dość, że celebrytka, no to wiesz, no, to warszawka. I pamiętam, że chyba po 2 latach poszłam do pani Dorotki, do sklepu. 2 lata mi to zajęło. No i tak, no, a wiesz,
u nas pani Dorotka w sklepie to jest po prostu, no nie wiem, czy w kategoriach Boga można, ale prezydent na pewno, nie? I ona tak mówi, wie pani Asiu, jak pani się tak sprowadziła, to my mieliśmy wątpliwości, jaka pani jest, tak wiesz, subtelnie mi to powiedziała. Mówi, ale teraz to już widzimy, że pani swoja. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Jest, dwa lata! I pamiętam na przykład taką sytuację, gdzie w ogóle, nie wiem, zaprosiłam na pierwszą imprezę mnóstwo znajomych. Gotowanie, bla, bla, bla. I tak się chciałam pochwalić tym domem. I dosłownie 2 godziny przed ich przyjazdem wodę odcięło. Nie ma. Więc tam w ogóle pisałam na grupie jakieś tam na Facebooku, przywoźcie baniaki ze sobą i ten. No i gdzieś sąsiad przechodził czy coś, widzi, że tam w ogrodzie walczę. No i mówi, że ta pompa się zepsuła. Słuchaj, połowa wsi do mnie przyszła. Wszyscy zaczęli nurkować w tej pompie. I wiesz, no każdy tam przynosił swoje, jeszcze po Zenka polecimy, jeszcze po Kazika, jeszcze ten i tam dalej. I naprawili tą pompę. Siedzieli tam mnóstwo czasu. I w dodatku, wiesz, ja właśnie mówię, ile za to zapłacić, tyle pracy. Tam pan jeszcze przyniósł jakąś swoją część od siebie. Nic, pani Anno, my to w ogóle na innych zasadach działamy. Kupiłam im tam zgrzewkę, no, na tej zasadzie, ale rzeczywiście tak jest. Ja musiałam się tego z powrotem nauczyć. I ci ludzie są tak prawdziwie serdeczni. No, wiesz, też dużo ludzi tam znam od wielu lat już teraz, więc naprawdę mogę to o nich powiedzieć. No, że... No po prostu uwielbiam ich i uwielbiam takie towarzystwo. I uwielbiam, wiesz, nigdy nie miałam markowych ciuchów i nie było to tak dla mnie ważne i tak dalej, ale trochę się czułam tutaj tak, jakbym sprzątała, nie? W niektórych miejscach. I tak czułam ten, no czułam się jakby takie, dawano mi do zrozumienia właśnie, że jestem gorsza. I takie to było, a w dodatku na podstawie na przykład ciuchów. Co dla mnie było taką... A takie niesmaczne aż. Jakby nigdy się nie dałam przełamać z tym. I zresztą mi też było po prostu szkoda kasy na to. Wolałam wydać naprawdę na takie dużo sensowniejsze rzeczy. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Ale zobacz, jak się zmienia perspektywa tego, czy jesteś tutaj, czy jesteś tam. Ale też zastanawia mnie takie zdystansowanie się jak do miasta, o którym mówisz w odniesieniu do twojego miejsca zamieszkania. To jak się zdystansowałaś do rodziców, kiedy spojrzałaś na nich jako dorosła kobieta? To ta psychoterapia. To, co ci mówiłam. Tak walczyłam z tą panią psycholog. Ona potem, jak zaczęłyśmy tak szczerze rozmawiać, że jej powiedziałam, że strasznie jej nie lubiłam i uważałam, że po prostu złego psychologa trafiłam, bo nie wiem, albo chce ode mnie pieniądze wyciągnąć, bo o takich dyrdymałach rozmawiamy, albo co. No ale doszło do tych rodziców. I wiesz, rzeczywiście to jest niesamowite. To był po prostu mind blower. W sensie, że tak długo jesteśmy jako dzieci w tym... No, w jako tym dzieci świecie. Jesteśmy. Tak, jako, żyjemy jako dorośli, ale jako dzieci. Jako dzieci, w tym domu. I ten dom staje się tak ważną podstawą naszego życia, że my tak nie dostrzegamy. Ja nie miałam świadomości, że są jakieś schematy, które przechodzą. I ja ich nie dostrzegałam. Mi się wydawało, że jestem absolutnie różna od moich rodziców, że uczę się na ich błędach, że jak oni coś źle robili, to ja właśnie robię na odwrót. Jestem zupełnie inna i ja niczego nie przenoszę. Jakby tu nie ma koneksji. Ja właśnie jestem kompletnie inna. I dopiero, no dlatego rok chodziłam, bo dopiero pod koniec coś się we mnie przełamało. Wiesz, ja też miałam te spotkania tak raz w tygodniu po godzinie, nie? Ja jestem właśnie taką osobą, co po tym spotkaniu, tam godzina tego spotkania to było nic. Ja potem to mieliłam w domu. Ja jestem taka rozkminiatorka, uwielbiam rozkminiać. To też jest i dobre, i niedobre, bo ja za dużo myślę, za dużo rozkminiam. Jestem absolutnie i jestem taką wkrętarką, że jak o czymś rozkminiam, to muszę rozkminić do dna i jeszcze wywinąć na drugą stronę. To co ci mówiłam, książki, podcasty, sprawdzanie i tak dalej. Więc no, to nie tylko te spotkania ten rok, tylko dodatkowo moje dociekanie i w ogóle pierwsze spotkanie z psychologią. Ile czasu musiało minąć, nie? Jakby nawet ile dorosłego życia musiało minąć. Ba! Ile bym błędów uniknęła w swoim życiu dorosłym, gdybym ja to wcześniej zaczynała rozkminiać, a ja w ogóle nie dopuszczałam,
że jest jakiś inny świat. Znaczy ja w ogóle nie wiedziałam, że jestem zamknięta w jakiejś tam bańce. A byłam. Bardzo. I zawsze, no widzisz, widzę, że jesteś przygotowany generalnie do lekcji, więc ja zawsze o moich rodzicach opowiadałam, że to było małżeństwo idealne. Tak, że tata nie miał żadnego powodu, że miał drugą młodość, tak. I dlatego zaczął się spotykać z inną kobietą. Tak jest. I że w ogóle, i że ja miałam super dzieciństwo, że moi rodzice zawsze byli stawiani jako wzór, że wszyscy mi mówili, ale ja mam fajnych rodziców i że ta moja rodzina była idealna i tak dalej. I to nie jest tak, że to cokolwiek się zmieniło, no bo faktów nie zmienisz. Tylko dziecko nie dostrzega tego. Ja w ogóle nigdy nie rozkminiałam, czy moi rodzice są szczęśliwym małżeństwem. Oni dla mnie byli rodzicami i oni rzeczywiście byli... Nie, to mogę powiedzieć. Oczywiście nie we wszystkich tam aspektach, zaraz ci powiem jakich, ale generalnie byli super rodzicami, to znaczy byli super zaangażowani i nawet właśnie jak rozmawiałam z tą panią psycholog, to ona sama mówiła, że można pozazdrościć mi tego, że miałam tak ogromne wsparcie w rodzicach. To znaczy, oni zawsze bardzo we mnie wierzyli. Zawsze jeździli ze mną na te koncerty, zawsze na te castingi, realizowali każdy przejaw naszego, bo mojego albo siostry, chociaż mini talentu, nie? Wszystkie możliwości wykorzystywali i tylko tam nie było małżeństwa. To było dwoje dorosłych ludzi, turbo kochających swoje dzieci, którzy żyją tylko dlatego razem, bo mają dzieci. A w ogóle mi to nie przyszło do głowy. No jako, że ja byłam szczęśliwa i zaopiekowana i z takim turbo wsparciem, wiesz, tata nagrywał wszystkie występy, męczył znajomych tymi występami, to mi się jakby w ogóle całościowo wydawało, no, że to jest super rodzina. A tu nie, to byli super rodzice, którzy oczywiście gdzieś tam każdy rodzic daje ciała, w sensie w ogóle dajemy ciała, każdy popełnia błędy i nie ma dobrego rozwiązania i tak dalej, ale robili wszystko, co było w ich mocy i w ich też zapisanych schematach i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że dali z siebie 200%, ale to wcale nie było mądre, bo stracili siebie jako małżeństwo. Ale też zagrali, powiedzmy, wyższym dobrem, czyli że ty jako dziecko nawet nie miałaś tej świadomości tego, że między nimi nie gra. Ja wiem, tylko wiesz co, to potem się bardzo przekłada, no właśnie, to im wytłumaczyła pani psycholog, że to się bardzo potem przekłada na twoje relacje, nie? Z mężczyznami, tak? Że nie dostrzegasz tego, czy ja w ogóle... Do tego przejdziemy, to jest najciekawsze. Wiesz, a teraz dopiero zaczęłam rozkminiać małżeństwo moich rodziców. W ogóle ja nigdy wcześniej, no w ogóle po co to rozkminiać na tej zasadzie. A teraz dopiero właśnie to widzę i wiesz, to się, no właśnie, przekłada w wielu aspektach, no bo dzieciaki nie zawsze ciebie słuchają, ale zawsze obserwują. Jak przez to całe dzieciństwo nie widzisz właściwie w ogóle relacji damsko-męskiej, takiej, że rodzice kochają siebie, przytulają, czy mówią o swoich uczuciach, czy w ogóle o partnerstwie, czy nawet z tobą nie rozmawiają na takie tematy, na temat związków. No nie było czegoś takiego, w sensie to było wszystko takie, no nie było tego, po prostu nie było. No to nie masz tego przykładu, albo przykład masz zły. Uważam jakby pod tym kątem, wiesz, też nie chcę, jakby też staram się mimo wszystko ogólnie o tym powiedzieć, bo też staram się zadbać i o prywatność moich rodziców, tylko bardziej chcę to powiedzieć w aspekcie, kurczę, no mam nadzieję, że może właśnie ktoś ogląda to, czy słucha tego podcastu ktoś, kto właśnie nigdy nie rozkminiał tego. Może ma problemy na przykład w związkach, coś tam mu nie idzie, a nigdy nie rozkminiał tego, jak wyglądały związki, które widział, szczególnie te związki, które widział bardzo blisko siebie przez wiele, wiele, wiele lat. Więc no, nie chcę właśnie jakby wchodzić w prywatność moich rodziców zbyt mocno, ale uważam, że w tym aspekcie no, nie widziałam dobrego wzorca, ale też jestem z siebie dumna, wiesz, bo te 2 lata temu, właśnie po tym roku psychologa, znowu tam musiałam przemielić, rozkminić, jak to zrobić, żeby nikogo nie urazić, żeby to, żeby tamto. Jak zrobiłam czystki, jak się ze wszystkimi rozmówiłam,
to, wiesz, zaczęłam też z rodzicami rozmawiać wreszcie, jako dorosła osoba. Wyobrażam sobie, jest taki długi stół, ci ludzie wszyscy siadają i ty mówisz, teraz do ciebie. Tak, ale trochę tak było, wiesz, jakby niesiona sukcesem pierwszego wyczyszczenia, tak mi ulżyło. Dexter Morgan się zrobił. 2 metry nad ziemię się uniosłam, po prostu było mi tak lżej, że mówię, wow, to działa, wiesz, generalnie to działa, w sensie trzeba o tym mówić. W ogóle ja trochę byłam nauczona też, że jak coś właśnie siedzi na sercu, na wątrobie, to trzeba prać we własnym domu, nie mówić, dla wszystkich być miłym i to w sumie jest trochę twój problem, że masz z kimś problem i ewentualnie unikać takich osób, ale przypadkiem nie powiedzieć nic niemiłego. A to nawet nie chodzi o to, że to coś niemiłego. No nie zawsze, czasami coś niemiłego, total. Ale no byłam jakby bardzo dumna z siebie, wiesz, miałam, nawet ci powiem w takim aspekcie, dla wielu osób to może zabrzmieć w ogóle jakoś tak, no dobra, zabrzmi jak zabrzmi. Miałam duże problemy z moim głosem. Miałam duże problemy z moim gardłem. No masz te guski. Tak. I się zastanawiałam w ogóle, skąd to się cholerstwo wzięło. Wiesz, byłam w Jak oni śpiewają, byłam w Twoja twarz brzmi znajomo, wiesz, śpiewałam Janis Joplin, śpiewałam chyba Chylińską. Zdzierałam ten mój głos, pracuję od 8 roku życia w dubbingu. Okej, jasne, że zapracowałam na to przez te 30 lat pracy, na tej zasadzie, ale to się wydarzyło jakby w pandemii zaczęło się, kiedy właściwie nie pracowałam. I dopiero później połączyłam kropki, że jakkolwiek właśnie abstrakcyjnie to nie zabrzmi, to oprócz tych takich stricte fizycznych rzeczy, to stres skumulowany powoduje takie turbo zniszczenia w organizmie, a dodatkowo ja też wierzę w to święcie, że te niewypowiedziane słowa i to, że buzuje w tobie to, że powinieneś absolutnie się rozmówić z pewnymi osobami i coś powiedzieć, a jesteś uciszany, a jesteś, wiesz, przez tak długi czas, że to się normalnie skończyło operacją, wiesz, no na tej zasadzie. Więc to... A widzisz, teraz dla mnie też abstrakcja. To było rok temu. Ja rok temu, no tam z małym hakiem, miałam operację. A miesiąc temu zaśpiewałam koncert, kiedy ja byłam przekonana, że zaśpiewać to ja już nigdy nie zaśpiewam 100%. Aha. Nie ma opcji. Mam nadzieję tylko, że będę normalnie mówić, nie? I to tylko, i w moim przekonaniu, oczywiście, znowu wszystko się składa w całość, ale również to oczyszczenie psychiczne, to, że organizm mógł trochę wychillować i się sam zregenerować, jak również nawet i te słowa, które wreszcie wypowiedziałam, a powinnam tak naprawdę wypowiadać przez całe swoje życie, a ja byłam taka, że nigdy nie mówiłam, żeby nie powiedzieć nikomu nic niemiłego. Przyjmowałam, to się we mnie kisiło, przyjmowałam wszystkie obelgi na siebie i tak dalej, ale nikt chyba nie powie, żebym odpowiedziała. I to było, no, smutna refleksja. No, to jest bardzo przerażające. Tak, i powiem ci, że dopiero jak właśnie musiałam tam to wszystko sobie rozkminić, jak miałam wreszcie ten czas w ogóle sama ze sobą, to też jest super. W sensie czas sam ze sobą jest ekstra. Bo dopiero właśnie się spotykasz z sobą. To było bardzo wyzwalające, żeby tak zacząć szczerze mówić i to po prostu zadziałało. To jakby kto miał się obrazić, to się obraził w sumie. I tak chciałam albo odsunąć taką osobę, albo sprawić, żeby kompletnie inaczej się zachowywała wobec mnie. Ale też z najbliższymi zaczęłam rozmawiać na zupełnie innym poziomie. I nie chodzi o to, żeby mieć do nich pretensje, żeby ich obrażać, bo no widzisz, bo na przykład tak w kontekście moich rodziców, ja nie mam o nic do nich pretensji, kompletnie. Każdy robił na miarę swoich możliwości. I co więcej ci powiem, ja też nie wiem. Nawet patrząc teraz z perspektywy czasu na siebie z 10 lat temu, nie wiem, jak ocenię swoje działania za 10 lat. Jakby miałam taki właśnie zupełnie otworzenie na nowo oczu. To jest w ogóle też takie, że nagle patrzysz na coś, co wydawało ci się wtedy, w tamtym momencie idealne i doskonałe. Tak. I masz teraz zupełnie inną optykę, jakbyś ubrała okulary tak w rzeczywistości. Tak, więc jestem jeszcze ciekawa i wręcz mnie to zaczęło fascynować. U mnie zaczęło ta psychologia, której w ogóle nie dopuszczałam do siebie i tego aspektu naszego życia,
zaczęła mnie gdzieś tam fascynować i jestem ciekawa, co jeszcze odkryję. Bo to dla mnie było takie totalnie niemożliwe wręcz, że to było mi tak dobrze znane. Mój dom, moja rodzina, moi rodzice, ich małżeństwo. No wiesz, właśnie, jak mnie pytali o rodzinę, to ja bez zawahania odpowiadałam jednym tchem. To była dla mnie oczywista oczywistość. I nagle się okazuje, że tak nie jest. A dla mnie to w ogóle, no po prostu niemożliwe. Nagle jakby ktoś ci powiedział, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Więc jestem zafascynowana takiego. A potrafiłaś żyć sama? Tak. I lubię ten czas. Ale czy wcześniej? Potrafiłaś być singielką? Tak. Tak, ale zdarzały mi się też takie przypadki i to też znowu jest kwestia takiej rozkminy, bo ja i ta praca, i ten sport na pewno mi pomagały przy jakiś, w ogóle tak mam w życiu, że dlatego jak się mi pytasz, od kiedy jestem szczęśliwa, albo czy jestem szczęśliwa, to u mnie nigdy nie było tak, że jest totalna katastrofa, dół i masakra. Tym bardziej, że z jednej strony ja jestem bardzo słaba w niektórych aspektach i wrażliwa, i jakby łatwo rozpadająca się. A w drugich aspektach, no nawet użyję tego, jestem harda suka. Jest taki triatlon, dlatego o tym mówię, bo marzyłam o tym, żeby po diablaku zrobić jeszcze tą hardą sukę. Zresztą tak idealnie pasuje do mnie. Nie zrobiłam, bo po diablaku właśnie powiedziałam, ej, dzięki, już, koniec. Już nie harda suka, okej? Okay? Już suka blać. Tak, więc więc ja mam dwa takie aspekty i... I lubię to w sobie z jednej strony, że jak coś mi się wali, to jest i dobre, i niedobre. To ja na zasadzie, okej, okay, bardzo krótko się tym przejmuję. Następne jest, było też niejednokrotnie, a ja wam jeszcze pokażę, czyli na takim... Głównie, no. Tak, a ja wam jeszcze pokażę i to mnie mobilizowało do pracy, ale generalnie jakieś swoje porażki starałam się szybko zakopać, nie rozkminiać, i po prostu iść w inny aspekt. Czyli jak mi nie szło w życiu prywatnym, no to szłam w życie zawodowe. Bardziej. I starałam się tam odnosić spektakularne sukcesy, nie? I tak w sumie wtedy dochodziłam do wniosku, że może tak miało być, że tam to nie wyszło, dzięki temu mam więcej czasu na pracę i tutaj odnoszę spektakularne sukcesy i jest super. I mówię, z jednej strony to fajne i niefajne, no bo nie wiem, nie siedziałam, nie płakałam, nie... Co też wiem z perspektywy czasu, że niejednokrotnie by było potrzebne i spotkanie się samemu ze sobą i trochę rozkminienie, dlaczego tak się stało. A ja niejednokrotnie nie rozkminiałam, zakopywałam, szłam dalej jak taran, nie? Żeby, no, żeby też, żebym ja się też czuła, że jest okej, okay, że jestem nadal fajna, pomimo tej porażki. I tak samo szło w drugą stronę. Jak miałam jakieś niepowodzenie zawodowe, a na przykład mi się układało wtedy w życiu prywatnym, to mówiłam, ta praca to w ogóle nie jest ważna, nikt nie ma takiego faceta jak ja, jest tutaj super i tak dalej, więc u mnie jest tak, w sumie jak u każdego, tylko, no mówię, z jednej strony staram się wtedy przenosić ciężar mojego życia i szukać szczęścia gdzie indziej, w sensie nawet w tych najmniejszych aspektach, bo mnie też cieszą bardzo, bardzo takie małe i podstawowe rzeczy. I staram się, nie wiem, nie smucić, nie nakręcać tym smutkiem. No ale to miało też niejednokrotnie, dążę do związków. Złe. To też, wiesz, zależy jak się związek kończył. Bo każdy był zupełnie inny. Od sasa do lasa. I w ogóle, naprawdę, żadnej... W ogóle nie znajdę żadnego punktu jakiegoś stycznego. Więc każdy był inny i w zależności od tego, jak on się kończył, takie to też miało skutki na moje życie. Czasami, jak związek był toksyczny, no to się turbo cieszyłam, że wyszłam, że Jezu, jak dobrze być samym. O Boże, jak cudownie, ja latam po prostu 2 metry ponad ziemią i na razie po prostu największe moje szczęście to, że to, że ja jestem sama. To było jak zbawienie, nie? I po prostu delektowałam się samotnością i w ogóle na nikogo nie chciałam patrzeć. Nikt mi nie był potrzebny. To było po prostu delicja. To było spełnienie marzeń i snów. Ale też były takie związki, które mnie na tyle poturbowały i na tyle umniejszyły moją wartość, już teraz to wiem, że ja miałam wrażenie, bo też byłam do tego przekonywana, że już ja z nikim nigdy nie będę, bo tak jest bardzo ze mną nie tak, że ja będę już sama.
skończę sama, no bo po prostu nic z sobą nie robię, a absolutnie nie jestem tak idealna, jak mi się wydaje. I ja w to wierzyłam. Czyli ty kompletnie nie miałaś środka? Nie. Nie, naprawdę. Jakby to też taką przez brak refleksji, przez naiwność, przez łatwowierność i przez podatność na wpływy. Ja... Ale zobacz, ale z jednej strony masz podatność na wpływy, ale nigdy nie wpadłaś w złe środowisko. Nawet takie show biznesowe, jak mówiłaś, to też jednak cię to odrzucało. Znaczy u mnie ciekawe. Trochę też jest tak, że... Widzisz, to bym nawet w ten sposób na to spojrzała. Jak szukam miejsca do zamieszkania, no to właśnie, co powiedziałam, że muszę wejść i to poczuć. Bardzo wiele miałam takich sytuacji i niejednokrotnie wychodzę z tym najlepiej, tak jak z moim domem, który po prostu rozkochuje się w nim każdego dnia i coraz bardziej, i jeszcze bardziej robię go idealnym, a ten świat jeszcze idzie w takim kierunku, że tym bardziej jak wracam do domu, to całuję ziemię i jak się mnie spytasz, jakie są moje wymarzone wakacje te, to ja marzyłam o tym, żeby posiedzieć w domu i tak staram się w ogóle robić, pomimo tego, że jestem taką powsinogą. I niejednokrotnie mnie to dobrze prowadziło, a niejednokrotnie przez moje porywy serca, bo jakoś tak serce nie w ogóle nie rozkminiałam, nie wiem, w ogóle nie sprawdzałam, wierzyłam we wszystko, co mi druga osoba mówi i nie wiem, w ogóle nie mam takiego charakteru, żeby sprawdzać, żeby rozkminiać. Tak lubię zaufać intuicji, która w ogóle intuicją jakby nie jest. W sensie ta intuicja była mi tak powolutku wyłączana. Jakby ja już w pewnym momencie nie wiedziałam nawet, czego chcę, co czuję. Tak jak ta sprzątaczka właśnie na tej kanapie, nie? To tak dopiero refleksja mi naszła po bardzo długiej drodze. A byłam bardzo skutecznie manipulowana. No i właśnie, to jest też to, co ci mówię, że są aspekty, gdzie jestem harda suka i zrobię ci, jakiego wyzwania nie postawisz, uwielbiam wyzwania i to zrobię, ale na przykład w kwestiach sercowych, w kwestiach w ogóle międzyludzkich, w kwestiach, no jestem tak słaba, że ja, no nawet to, że mi jest głupio, że powiedzieć, bo może ktoś odbierze to, że ja coś niemiłego i może mu będzie przykro, No i w ogóle cała rozkmina jest, żeby nikomu przypadkiem nic i no i to jest właśnie jak trafisz na osobę, no nie wiem, no powiem to złą, która tak naprawdę ma złe wobec ciebie zamiary, a nie dostrzegasz tego, tylko tak idziesz frywolnie, bo przecież ja jestem, tak się staram i tak nie wiem, albo tak kocham, albo tak z dobrymi intencjami idę. No to jakby wydaje mi się z perspektywy czasu, bo były takie momenty, że ja mówiłam i w ogóle hola, nie, znaczy w sensie to się nie wydarzyło, to takich sytuacji nie ma. Ja byłam tak zaskakiwana, bo ja nie widzę takich rzeczy, nawet mówię na przykład o zdradzie, nie? Byłam zdradzona, absolutnie. Ale jak ja nie wierzyłam, że tak jest, znaczy w ogóle nie wiedziałam, że to może mi się zdarzyć, bo jakby... Dlaczego? W sensie, jeżeli ktoś nie będzie chciał ze mną być, to przecież może mi o tym powiedzieć. Tam nie ma żadnego przymusu. Znaczy, naprawdę tak rozpłynęłam, nie? Niesamowite. Przepraszam, no? Ale to masz jeszcze coś takiego, że z jednej strony patrząc na pracę, to taka żyleta i tak, tak dalej, i tak dalej. Tak. A w relacjach taka, oj, no właśnie taka dlatego... fruzia. Tak, tak, ale dokładnie taka jestem. Dokładnie taka jestem. Dlatego ci mówię, że to są dwie kompletnie inne osobowości. I jakby w pracy jest dużo to wszystko bardziej przewidywalne, nie? Jak wykonasz ciężką pracę, to generalnie masz efekt. A w związku, jeżeli trafisz na nieodpowiednią osobę, to choćbyś miał najlepsze intencje i choćbyś jak najbardziej chciał i no to jak masz złą osobę po drugiej stronie, to cię zmiecie z powierzchni ziemi, nie? Więc na przykład jak byłam zdradzona, no to tak klasycznie dowiadywałam się absolutnie ostatnia z ostatnich, a dzień przed nie tyle rękę, co głowę bym sobie dała uciąć. Głowę za tą osobę. No więc to jest mocne walnięcie. No to boli. Ale jak? Bo
No bo właśnie to, co ci mówię, to nie jest tak, że już były jakieś rozkminy, coś było nie tak, SMS-y, późne wychodzenie. Dla mnie nie było problemu, że jest więcej pracy, więc dzisiaj nie wracam na noc. Albo, że jedź na wieś sama, ja dojadę. Albo jakby w ogóle, okej, okay, no w sensie pykałam wszystko jak pelikan. W sensie to mi nawet nie przyszło do głowy, że tam coś może być na przykład nie tak, nie? I no właśnie. Ale do czego też dążę, że to na tyle było mocne walnięcie, to tym bardziej jakby wydaje mi się, tak? No bo to też zależy, jaką masz wrażliwość i tak dalej. A ja wrażliwość no, w tych aspektach mam dużą. No więc jak takie coś cię na przykład walnie i nie przepracujesz tego, czyli do tego psychologa za późno poszłam, to możesz wejść w kolejne nieprawidłowe relacje. I w kolejne. I powtarzasz w sumie te same błędy, chociaż zapierasz się, że już nauczona doświadczeniem. Że tak mnie potraktowali, tak mnie oszukali, to ja już teraz będę mądrzejsza. Ja nie muszę tam psychologa, nie muszę z nikim tego rozkminiać. Ja już sobie z tym poradziłam i w ogóle głowa do góry. I w ogóle jeszcze w ogóle udawajmy, w sensie, to też jest kolejny aspekt, że do tej pory, no nawet o tym z rodzicami rozmawiałam, nie? Że byłam nauczona, że na przykład nie można płakać. To nie wypada, to wstyd, taka ładna dziewczynka i będzie płakała. A już najgorzej to płakać przy ludziach. To jest najgorszy wstyd. I wiesz, to znowu jest akumulacja. Czyli nie okazywać przypadkiem słabości. Ewentualnie można zadzwonić do mamy. Jak chcesz się wypłakać, to w domu to pranie zrobimy. Ale no nie, no obciach. W sensie, no jeszcze jesteś rozpoznawalna, dziecko. W sensie, no nie można nikomu o tym powiedzieć. No stało się, to się stało. Idziemy dalej, ale to wiesz, nie ma się czym chwalić i no i tyle. Już się nauczyłaś. Chyba już zrozumiałaś swój błąd i... Robotyka dość silna. No. No i dopóki, wiesz, nadal nie wiem, czy to rozkminiłam, ale... Już mam zupełnie inną świadomość. Mam świadomość w ogóle, że jest inna perspektywa. To już jest wiele. Bo wcześniej, wiesz, tak jak i naszym rodzicom, tak, bo to, wiesz, jakby każdy z nas pewnie wiele rzeczy robi nieświadomie. No nie ma ludzi nieomylnych, którzy wiedzą wszystko. Więc i nasi rodzice mieli klapki zakładane pewne na oczy, których nawet nie dostrzegają. I ja te klapki miałam założone na oczy i może nadal je mam w wielu aspektach, ale fajnie, że w ogóle wiem, że są jakieś klapki, i że można tam rozkminiać coś, że coś się z czymś łączy i można już przynajmniej domyślać, gdzie szukać. Ale też mnie ciekawi w tym odniesieniu do tego, że byłaś zdradzana, jak ty odkryłaś, że twój tata zdradza twoją mamę. Miałaś 18 lat wtedy, tak. Dobrze pamiętam? No to masz 18 lat. Ty się o tym dowiadujesz z tego, co zrozumiałem, bo tam były te bilingi, że widziałeś, że ten numer był powtarzany, potem te zdjęcia. Jak przekazuje się taką informację mamie i potem jak ona ma wpływ na ciebie w twoim odniesieniu, jak już pewnie to przepracowałaś 100 razy? Wiesz co, znaczy nie przepracowałam tego. Moim zdaniem nie przepracowałam. W sumie nie wiem nawet do tej pory jeszcze, jak się to przepracowuje. Może powinnam wrócić jeszcze do psychologa, ale na razie nie wiem, jakoś tak jest mi po prostu zbyt dobrze na świecie i nie czuję tego impulsu, bo to też jest właśnie tak. Ja nie rozumiałam pracy psychologa. Dlaczego ona mi nie może powiedzieć, co zrobić, żeby było dobrze? No w sensie po to się chyba uczyła. Jak do mnie ktoś przychodzi po poradę prawną, to mu mówię to, tamto. Jest taki przepis prawny, trzeba zrobić to. I jeszcze ostrzegam, że jest taki przepis i może się wydarzyć to. Oceniam szansę, jakby nic nie ma zero-jedynkowego, ale oceniam to tak i tak, nie? No, czegoś takiego oczekiwałam. No, że jest taki sposób, metoda jakiegoś tam pana i trzeba iść tą metodą. Tu ma pani wykresy, proszę iść tą drogą i na tej zasadzie. No, okazało się, że to tak nie jest. I psycholog pracuje z tobą w taki sposób, abyś to ty znalazł rozwiązanie. I wydaje mi się, znaczy, powiem ci tak, do tego 18 roku życia, z tymi moimi klapkami na oczach i z tym całą nieświadomością, no wydawało mi się, że mam turbo idealne życie. I ten pierwszy cios od ojca, i widzisz znowu, z perspektywy w czasu wcale nie uważam, że on był taki od ojca. Wtedy tak to zero-jedynkowo jakby oceniłam. A już jako dorosła osoba... To jest osoba, ciężar, który nosisz. Nawet jakbyś miała najbardziej otwarte oczy na świecie, to jest ciężar jednak. Ogromny. 18-latki duży. Tak, ogromny, to prawda. Przeogromny. To był... Inaczej ci jeszcze powiem. Że
nie było mocniejszego ciosu w moim życiu. Nawet jeżeli, nie wiem, ja byłam zdradzona, to nie było takiego ciosu jak tamten. Bo już teraz, jak ja byłam zdradzona, to już jakieś tam rzeczy mi się złe przytrafiły. Już trochę zaczynałam dostrzegać, że może nie wszyscy są tacy dobrzy. A wtedy ja żyłam w takiej totalnej bańce z kucykami pony i tęczami, rozumiesz? No. I nagle takie walnięcie, gdzie tata nie był tylko tatą. On był Bogiem. Ja spijałam z jego ust wszystko. To było wszystko. Mama była przekochana, przytulała, robiła obiadki, była taką mamą. Ale to tata był tym... Jezu, on jest najmądrzejszy. A widzisz, wracamy do tego. Jak mi się spytałeś, kogo uważam za najmądrzejszego, to ja już się nawet boję tego powiedzieć. Bo jedyną osobą, którą uważałam za najmądrzejszą i jedyną osobą, jakbyś mnie zapytał o mój autorytet, to jest tata. I kiedy nagle ten Bóg okazuje, no w sensie zostawia, w sensie mnie, bo oczywiście nie ma opcji, ja wiem, że to chodziło o mamę, ale to ja tam zostałam na tym statku i w sensie to ja nagle stałam się głową rodziny tak naprawdę. Mm-hmm. No, taka akurat była sytuacja. No to się wali cały świat. To rzeczywiście wtedy, to było fajne, bo mimo wszystko wtedy sobie pozwalałam na jakieś reakcje. Później, już jako dorosła osoba, już uznawałam, że już jestem za duża na to, żeby płakać i robić jakieś dziwne akcje, których po prostu nie wypada. Czas w podcaście Żurnalisty odlicza Exclusive Time. Wtedy byłam w takim amoku, może mimo wszystko dzięki temu lepiej to, nie wiem, jakaś taka żałoba była potem, wiesz, że pozwoliłam sobie na uciekanie z domu, żeby nie nocować, żeby w tacie wzbudzić wyrzuty sumienia, że musi wracać do domu, bo inaczej ja będę z tego domu uciekać. Że chyba nawet rzuciłam tekst, że nie pójdę na maturę, jak on nie wróci. Wiesz, to było... W ogóle nie wiedziałam, jak się zachować, ale przynajmniej pozwoliłam sobie na emocje, na które później sobie nie pozwalałam. Więc to jakby o tym mówię. Natomiast nie pamiętam siebie w gorszym stanie. Tak już ze wszystkich. Bo teraz... Tak jak rozmawialiśmy, ja mam różne aspekty swojego życia. I w ogóle najważniejszy jest dla mnie dom, rodzina, nie wiem, zdrowie. I w ogóle mam bezpieczne takie życie pod wieloma względami, jeżeli tylko zadbam o zdrowie, tak naprawdę. A wtedy był tata, no w ogóle i długo nic, albo w ogóle nic. W sensie to był cały świat. Czyli w ogóle no nie ma nic. W sensie życie nie ma sensu. No to tam duże ciężary były, no przecież potem był ten moment, że w ogóle nie mieliście ze sobą kontaktu, bo partnerka twojego taty nie chciała, żebyście mieli ze sobą kontakt. W międzyczasie urodziło się twojemu tacie dziecko, twój przyrodni brat. Ty nawet mówiłaś o tym, że ciężko było ci go dotykać. No nie, my bardzo, znaczy wiesz też, to było znowu, bardzo powiem długo, ci jeszcze jedną ważną rzecz, że a propos tego, że to jest na przykład jedna z rzeczy, której żałuję, że w ogóle o tym powiedziałam. Od razu wiedziałem o tym, bo to jest jedyna rzecz z twojego życia, która w ogóle nie pasuje do całej układanki. Ale co ci powiem, z jednej strony żałuję, a z drugiej strony, jak rozmawiałam z moją panią psycholog, to ona mówi, że to było super dla mnie. Bo mimo wszystko wyrzuciłam to z siebie. W jakiś sposób, w jakimś aspekcie ten ciężar z siebie zdjęłam. A ja byłam młodą dziewczyną, w totalnym amoku, nie wiedziałam, co zrobić, bo mi zabrali cały świat. Mhm. Nie zabrali, no po prostu cały... To w ogóle życie bez mojego taty, to w ogóle życia nie było. Ale z perspektywy czasu żałuję. Żałuję też w jakim kontekście? Że widzisz, tak jak teraz dbam i o swoją prywatność, i o prywatność moich bliskich, to po pierwsze... Nie tyle, nie chcę tutaj w ogóle mówić, bo nie mam do tego prawa, czy ja rozgrzeszam mojego tatę, czy nie rozgrzeszam swego i tak dalej. Chodzi mi o to, że jako dorosła osoba patrzę już w zupełnie innych aspektach na to. I uważam, że to był błąd, że o tym mówiłam. Nawet z tego względu, że mój tata ma też prawo do prywatności. I okej, powiedziałam to co powiedziałeś, wszystko prawda, to z moich ust wypłynęło, ale już teraz bym tego nie zrobiła. I z jednej strony może mi to pomogło, w tym, żeby jednak ruszyć dalej. Wiesz, ja pamiętam, że ja na przykład nigdy nie byłam też, nie wiem, szczuplejsza. Nie wiem, w jakich kategoriach to rozpatrywać, czy to mogła być już nawet, nie wiem, może depresja, bo to był taki totalnie najgorszy dołek świata, jaki przeżyłam do tej pory. No ale znowu nauczona, że... Znaczy w ogóle
z jednej strony musiałam nagle przejąć wszystkie obowiązki, a z drugiej strony to był mój sposób, żeby po prostu zajechać się, żeby nie myśleć. Stało się, to się stało, ale no jakby no po prostu trzeba teraz działać. Wiele rzeczy działałam bez sensu, albo takich, których, no mówię ci, nie wiem, czy żałuję. W pewnych aspektach żałuję, w pewnych nie, tak? No bo może mi to pomogło w ogóle ruszyć dalej. Może to by się jakoś inaczej potoczyło. Może ja bym nie znalazła tej siły, gdybym tego nie wyrzuciła z siebie. Ale ja też nie miałam świadomości, jaką siłę mają media i jak mnie wykorzystują. I jak dawałam się też im manipulować. Wiesz, miałam takie sytuacje, nie wiem, czy to do tej pory się wydarza, bo już po prostu nikt nie próbuje mnie w ten sposób podejść, że, nie wiem, ktoś do mnie dzwonił, jak byłam na studiach i z jakiejś gazety i mówili, o, dzień dobry pani Asiu. No my dzwonimy w ogóle, no w imieniu całej redakcji chciałam powiedzieć, że my bardzo panią podziwiamy, bo my wiemy, że pani jest bardzo wzorową studentką. No i chcielibyśmy, no w ogóle jakby pani pogratulować i taki artykuł stworzyć, jakby pani powiedziała, kiedy ma pani egzamin najbliższy. My pani przyjdziemy z kwiatami po tym egzaminie, pani pokaże nam do obiektywu, że kolejna piątka i będzie tak super. No i ja powiedziałam, że nie, znaczy powiedziałam, że nie, bo w ogóle nie wypada. Ja nigdy nie chciałam, czy w szkole, czy na studiach, żeby łączyli mnie z tą rozpoznawalną i tak głupio mi było, nie z tego, z jakichś tam innych powodów. I tak mówię, nie, dziękuję, nie potrzeba mi. I rozmowa się skończyła na tym, że oni powiedzieli, że i tak przyjdą, skoro ja nie chcę z nimi tej ustawki zrobić, tylko będę miała fatalne zdjęcia, żebym miała świadomość i napiszą, co chcą. I ja trochę przez długi czas myślałam, że ja po prostu muszę mówić i na każde pytanie odpowiedzieć, bo nie wypada nie odpowiadać. I na wiele pytań odpowiedziałam, na które nie powinnam. O tak się powiem. Ale oczywiście z drugiej strony też gdzieś się rozgrzeszam, bo kurde, znajdź mi drugą osobę, która jest 30 lat w tym, nie? I która by nie powiedziała nic głupiego, ani nie zrobiła żadnego błędu i no i tyle, no stało się. No proszę cię, to jest życie po prostu, więc tutaj no. Akurat mnie to kompletnie nie dziwi, ale zatrzymując się w tym, że jesteś w tym 30 lat, no to jest jednak kawałek czasu. Do czego uważasz, że miałaś bądź masz największy talent? Bo zobacz, ty masz bardzo dużo w sobie determinacji i zastanawia mnie to, czy gdybyś całą determinację wrzuciła w jeden z kierunków, to czy twoja kariera nie byłaby dużo mocniejsza, potężna po prostu, szczerze powiedziawszy, niż tak, jak ona jest rozrzucona w kilka różnych miejsc, bo ja też sport traktuję jak karierę, bo to, co robisz sportowo, jest z bardzo dużymi osiągnięciami. I zastanawia mnie, czy jak sobie czasami tak patrzysz na to i rozumiesz, ile miałaś w sobie ognia do tego wszystkiego, żeby to robić, to do czego miałaś największy talent? Ciężko mi powiedzieć. I powiem ci, że gdybym wybrała tylko jedną ścieżkę, to bym była nieszczęśliwa. W sensie, życie jest zbyt bogate i zbyt wiele rzeczy mnie interesuje. I naprawdę szczerze interesuje. Oczywiście, jak dziś się zagoniłam w tym, żeby wszystkim udowadniać, że ja w tych wszystkich aspektach jestem mistrzem. No właśnie, bo o to mi chodzi. Bo tak, czasami mogłabyś, wiesz, wychodzić na 10 kilometrów pobiegać, a nie trzeba było biegać maratonu w Nowym Jorku. Wiem. Tam się pogubiłam. Przyznaję, pogubiłam się. Ale to właśnie dlatego, że chciałam innym udowodnić, bo przejmowałam się tymi komentarzami, że aktoreczka chciała być prawnikiem, a że niby prawnika szkoły aktorskiej nie ma, tutaj gra, a taki sportowiec, ale tam przyjeżdża na takim i takim miejscu, albo taki maraton to każdy i tak dalej. I przejmowałam się po prostu tym. I to mnie, i mi się wydawało, że to jest takie super, że ja się tym przejmuję, bo to mnie tak super mobilizuje i ja dzięki temu te sukcesy tak osiągam, więc fajnie, że tym przejmuję. To jest takie ekstra, bo to jest takie super paliwo do tego. I znowu musiałam przejść jakąś tam drogę, więcej powiem nawet, zmądrzeć, żeby tak nie robić. Ale do tej pory mam tak, wiesz, no, nie wiem, i wkręcam się w nowe rzeczy i wcale mi to nie przeszkadza. Ostatnio na przykład odkryłam ceramikę. I chodzę sobie na warsztaty ceramiczne, robię kubeczki, robię jakieś tam różne rzeczy, bo taką mam ochotę. I w sensie nic nikomu do tego, że nie wiem, nie robię już maratonów, albo nie wiem, nie gram w hollywoodzkich filmach. Po prostu mam ochotę teraz robić ceramikę. No i
tak. A może za chwilę mi się odechce i będę chciała robić coś innego. Grać w hollywoodzkich filmach. A może. Któż to wie. Więc teraz tym bardziej jestem właśnie taka, że staram się robić to, na co mam ochotę. A jestem takim typem człowieka, który ma ochotę na wiele i lubi te różne smaki. I lubię, nie wiem, też się ostatnio zafascynowałam, kupiłam sobie namiot na dach i uwielbiam z nim jeździć. I mam teraz fascynację taką. A nie wiem, rok temu, właściwie przez cały rok siedziałam w swojej stodole, bo miałam ochotę sobie zrobić stodołę. Znaczy, to się tak odmieniło, już tak turbo te 2 lata temu, nie? Jak tak oczyściłam właśnie to swoje życie, że tak powiem. I zaczęłam robić to, na co mam ochotę, to sobie kupiłam samochód marzeń. To McLaren. No. Nie. Nigdy nie miałam McLarena. Co ty gadasz? Wypuszczam cię. Na McLarena za niskie miejsce w Formule 1. No, to nie. Jakim samochodem jeździsz? Mercedesem. Jakim? GLB. Pięknie. Bardzo milutki. Fajny, bo taki, wiesz, ale lubię go, bo jest taki trochę, bym powiedziała, taki męski, taki pakowny. Ten namiot tak do niego pasuje. Taki jest trochę terenowy, ale też trochę elegancki. No i myślę, że idealnie do mnie pasuje. I w ogóle... Z jednej strony, no właśnie, szkoda mi pieniędzy na jakieś tam bzdury, ale no doszłam do tego, że wiesz, ja musiałam wielką walkę stoczyć. Moje poprzednie auto, które miałam, no nie będę mówiła marki właśnie dlatego, że go obrażę. To moja mama mówiła, że to jest auto stolarza, nie? No to był taki, bym powiedziała, minivan, absolutnie z niskiej półki. Był bardzo praktyczny, bardzo go lubiłam, żeby było jasne. No tak. Ale moja mama mi tak mówiła, tak mi wciskała, że mi w ogóle nie wypada tym autem stolarza jeździć i że przecież mam pieniądze, mam jakąś pozycję, nawet jako radca prawny, jak podjeżdżam gdzieś tym autem stolarza, to nie wypada. A mi nawet nie o to chodziło. Mi właśnie chodziło o to, że gdzieś tam z tyłu głowy miałam takie marzenie, żeby mieć, no właśnie, na przykład takiego Mercedesa, tak? Ale że tak, co ludzie pomyślą, że może za bogaty. Że tak, no w sumie oni będą wiedzieli, ile to kosztuje. A z drugiej strony poniszczę. Przecież ja tak żyję intensywnie, tam te rowery wrzucam, psy, wszystko. To tak szkoda takiego auta na moje życie. A potem sobie pomyślałam, mówię, kurde, na co ja te pieniądze zbieram? W sensie, nie będę ich jadła przecież. I mam ochotę dobrze się czuć w tym aucie. Mam ochotę czuć, że moje auto jest jakimś takim, nie wiem, wyróżnieniem. To jest mój drugi dom. Jak mieszkam na wsi, robię turbo dużo kilometrów. Chcę się czuć tam komfortowo. Chcę mieć wszystkie wspomagacze, żeby po prostu to auto prawie samo jeździło. I oczywiście jest koloru szarego, jakby dosyć takie, wiesz, pod tym kątem o. Ale mam auto swoich marzeń i w ogóle jestem dumna ze swojej decyzji, że się na to zdecydowałam właśnie pod tym kątem. Nie? Że spełniłam takie moje, nawet może próżne marzenie. Wow. Proszę cię, co to za próżne marzenie. A w życiu zawodowym jest jakaś szansa, której nie wykorzystałaś najlepiej, jak tylko mogłaś? Były propozycje, wiele, bardzo wiele nawet, których nie przyjęłam. Więc nie wiem, bo może tam coś było jednak. Czy jakich propozycji nie przyjęłaś? O, no mogę ci o jednej... przynajmniej powiedzieć? No, nawet o trzech, no na pewno. No dobra, jedna mi przychodzi do głowy, to trochę była decyzja moich rodziców, ale bardzo słuszna. Miałam grać w Wiedźminie. Tą młodą Yennefer, tak? Yennefer. Czyli młodszą wersję Grażyny Wolszczak. No właśnie. I wiesz, wtedy to, no znowu, Pana Boga za nogi. To po prostu, to pum, pum, pum. Miałam już wszystkie próby, uczyli mnie jeździć konno, sprawdzali, jak będę w soczewkach wyglądała z brązowymi, wiesz, bo Grażyna Wolszczak, wiadomo, i tak dalej. I no już po prostu, ja już tam byłam. Boże, Michał Żebrowski, no w ogóle, no kurczę, no inni daliby się za to pokrajać. Dopłacę, oby tylko mnie tam wpuścili. I dostaliśmy scenariusz, właściwie na ostatnim etapie, już przed samym podpisaniem umowy. I była tam scena gwałtu, w której miałam być półnaga. I moi rodzice powiedzieli, że nawet nie chcą wiedzieć, które pół, że dziękujemy. A nie wiem, co by się wydarzyło, gdybym tam była. Na tej zasadzie, nie? Ale też były takie propozycje, szczerze, które były coś za idealne. A podmiot, na przykład, też mogę powiedzieć, nie pamiętam nawet nazwy tej firmy, było biuro turystyczne, z którym pojechałam gdzieś tam
na wyjazd jakiś tam promocyjny. I oni potem zaproponowali mi nie dość, że jakby bycie ambasadorką tego biura i nie dość, że proponowali jakby super wyjazdy w mnóstwo miejsc i tam nagrywanie materiałów, to jeszcze sami wyszli z jakimiś turbo wielkimi pieniędzmi, takimi kompletnie nieadekwatnymi. Tak były nieadekwatne, że usiadłam i zaczęłam rozkminiać, że coś, w sensie dlaczego, no w ogóle, wiesz, o kilka zer za dużo, do tego stopnia. I powiem ci, że tak się tego przestraszyłam, że ku kompletnemu zdziwieniu powiedziałam, że nie, dziękuję. I wiesz, że to było to biuro, to lata temu była taka afera, że to było to biuro, które pierwsze splajtowało i zostali turyści na... No tam po całym świecie porozrzucani. I to w ogóle ich było mnóstwo, bo to właśnie, wiesz o co chodzi. I jakby potem poszła cała seria upadków, bo oni jakieś tam mieli powiązania tam ze sobą, jedno biuro z drugim, coś. Chyba nawet potem prawo zmieniali a propos tych sum gwarancyjnych, które muszą mieć właśnie biura podróży. Więc zobaczyłam siebie w tej aferze, nie? Że Jabłczyńska promuje biuro turystyczne, przez które teraz tysiące osób utkwiło na świecie. I oczywiście no, ciężko by mi było tak teoretycznie za to winić, ale wiesz, jakie bym miała wyrzuty sumienia, gdyby ci ludzie tam utknęli, a ja bym miała tę kupę kasy na koncie. W sensie w ogóle bym... Znaczy w ogóle to zabrzmi abstrakcyjnie. Nigdy... Albo w bardzo niewielu przypadkach, zaraz powiem jakich, nie kręciły mnie pieniądze. Przez to też, że pracowałam jako dziecko, to ja w wielu sytuacjach nie wiedziałam, ile zarabiam nawet. W ogóle nie pytałam rodziców. Nie to, że to była tajemnica. Nie to, że moi rodzice żyli ponad stan za moje pieniądze. Oni odkładali to dla mnie, to było na koncie, ale w ogóle nie pytałam o to. W sensie, ile tam jest, czy tam jest i tak dalej. Pamiętam, że jak potrzebowałam na przykład komputer, sama sobie kupiłam. Jak chciałam wyjechać do Hiszpanii na obóz językowy, to jakby w ogóle z własnej inicjatywy powiedziałam, że sama sobie kupię. Ale jakby pieniądze do tej pory są dla mnie drugorzędnym aspektem. I absolutnie. I bardzo, czasami są na przykład, nie wiem, takie eventy, gdzie z jakichś tam powodów nie chce mi się ich cholernie zrobić. Ale tak sobie myślę, a może będą dobre pieniądze. I tak rzucam kwotę kosmiczną i czasami pyknie. No to już pojadę, poprowadzę ten event, ale nie, to nie jest nic takiego, wiesz, że to jakieś obraźliwe. Po prostu mi się nie chciało. No to tak to się zdarza, że wtedy bym mogła powiedzieć, że zrobiłam to za pieniądze. No bo głupio mi było powiedzieć, że nie pojadę. Nie lubię kłamać, że nie wiem, nie mam terminu. Po co? No mówię, a nóż, to wtedy już poświęcę się i pojadę. Ale tak do tej pory mam tak, że te pieniądze mają absolutnie któreś tam miejsce. Może też dlatego, że zawsze te pieniądze miałam. Zawsze. Ale zobacz, wracając do tego biura podróży, wydaje mi się jednak, że byłabyś bardzo mocno w mediach. Ojejku, w mediach to by była wojna. Wojna. A czy bym w ogóle była winna? I tak, tylko ja. Tak, tak, to wiadomo. To bym była tylko ja winna temu. Tak. Tam bo zapłacili Jabłczyńskiej, a ludzie tam zostali bez picia, dzieci płaczą i to jest wina Jabłczyńskiej, wiem. Tak. Więc wiesz, czasami mnie to uchroniło. Zastanawiam się, wiesz, miałam też propozycje. Na przykład, no chcę jak najogólniej mówić, bo tutaj akurat aspekt umowny mnie trzyma i tak dalej. Ale miałam propozycje, z których nie mogłam skorzystać z uwagi na to, że zabraniała mi tego inna umowa, którą miałam zawartą. No tak miałaś chociażby w jednym programie rozrywkowym, ja już nie pamiętam jaka to jest nazwa, bo jaka to jest stacja, ale miałaś tak, że pracowałaś w TVN-ie, program był w Polsacie i nie mogłaś iść. No był taki moment właśnie, tak. Więc na szczęście chyba, nie wiem czy we wszystkich aspektach, przy wszystkich takich propozycjach po prostu szłam do kolejnej edycji, bo już gdzieś tam się zmieniły. Tak, tam było, że miałaś iść do pierwszej, poszłaś do trzeciej finalnie. A, dokładnie, ale było takich sytuacji więcej, więc też nie powiem ci, może były tam gdzieś jakieś turbo sytuacje. A też się na przykład zastanawiam, czy szczególnie w aktorstwie mogłabym zrobić dużo, 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 dużo więcej, gdybym nie poszła na prawo. Po prostu, ale też z tego względu, że przez to, że ludzie uznali, że już poszłam na prawo i zostałam radcą prawnym, to w ogóle nie warto do mnie dzwonić w sprawach aktorskich, bo
chociażby nawet na pewno nie mam czasu, albo mnie to nie interesuje. Więc tutaj na pewno sobie zaszkodziłam. Mm-hmm. Ale to oczywiście też... No i też to środowisko aktorskie jest dość sceptyczne. Nawet jak grałaś epizod w jednym serialu i ten znany aktor podszedł do ciebie, no. Ty chciałaś się przywitać, bo to taki fajny aktor i tak dalej. Powiedział, że jak to jest możliwe, że bierzecie amatorów, a nie aktorów, jest ich przecież tak wielu. Więc to jest też takie środowisko, że... I to kolejny moment, widzisz, to są właśnie te momenty, to znajdziesz ich miliardy w moim życiu. Kiedy powinnam odpowiedzieć, miałam w głowie tą odpowiedź, inteligentną, z klasą i wszystko bym powiedziała na miejscu. Ale wolałam przydusić, żeby nikomu nic niemiłego powiedzieć. Nie szkodzi, że on mi tam niemiły. Nie szkodzi. Nie szkodzi, ja mu nie powiem. Ale mediów tak jednak nie traktowałaś, no bo z mediami wydaje mi się, że od samego początku potrafiłaś dealować i wiedziałaś, jak wpływać na to, żeby coś usuwali i tak dalej, czy nie? Nie. Właśnie widzisz, na początku było tak, znaczy to też trochę jest właśnie kwestia tego, że ja jestem w mediach od dziecka. I kiedy ja miałam 8 lat, to te media zupełnie inaczej wyglądały. Nie było portali plotkarskich, udzielało się wywiadów do jakichś tam... Znaczy, no w ogóle mało się ich udzielało, bo byłam dzieckiem, ale no w ogóle to wszystko było takie bezpieczne, bym powiedziała. I ja w tej swojej naiwności i też przez to, że nawet... Nie wiem, moi rodzice nawet też no, nie mają do czynienia. Wiesz, moja mama jest położną, tato biologiem, więc nikt nie wiedział, jak to, czym to się je. I też w wielu aspektach nie byłam przygotowana na życie dorosłe. I gdzieś się pogubiłam w tym z wielu aspektów. To, co ci na przykład też mówiłam, że jak zadawali pytanie, to mi się wydawało, że ja muszę odpowiedzieć. Nawet jak to jest pytanie wchodzące w prywatność, intymność. I jak napisali coś o mnie złego i nieprawdziwego, to w sumie przez to, że jestem rozpoznawalna, to muszę to już przyjąć. A jak ja tych kłamstw nie prostowałam, nie usuwałam, a to się zbierało przez, kurde, mnóstwo czasu, no to potem już szły ze mną jakieś historie takie, bo już jak tego kłamstwa nie zmienisz, to już jest uznawane za prawdę, no bo w sumie z tym nic nie zrobiła a po latach to się okazywało fajne i chwytliwe, można do tego wrócić, jeszcze rozkręcić, jeszcze i tak dalej. I do tej pory, powiem ci, że artyści, jak z nimi rozmawiam, im się wydaje, że jakby muszą mówić o swoim życiu prywatnym, bo są rozpoznawalni i że można im robić zdjęcia w każdej sytuacji, no bo są rozpoznawalni i tak dalej. Więc też ta edukacja prawna mi dużo dała. Dopiero jak poszłam na studia, to trochę zaczęłam kminić, że ja też mam jakieś prawa, nawet jeżeli jestem osobą rozpoznawalną. Że to nie jest tak, że skoro jestem w telewizji, czy no wtedy w telewizji, bo to było to główne medium i najważniejsze, no to można o mnie wszystko pisać w każdym aspekcie i no i tyle. Ale i tak odpuszczałam. Nadal niesiona przede wszystkim tym, że a po co, a nie można być niemiłym, jakby, no, a jeszcze dodatkowo media, to dzięki mediom istnieje. Też to mówiłaś właśnie. No, więc tak nie można, nie warto i to by było niemiłe. Dopóki to nie zaczęło dotyczyć innych, bliskich mi osób. I wtedy już jak lwica, jak burza poszłam. Bo dopóki to jeszcze dotyczyło mnie, i nawet o mnie były artykuły, że zmieniam facetów jak rękawiczki, że z tym się spotykam, że z tym jestem, że coś wkurzało, ale w sumie mówię, huk z tym, co mi tam. Ale jak zaczęło dotykać moich bliskich, na których mi zależy, to nie odpuściłam. I była walka. Była walka sroga, bo no wiesz, jaką siłę mają szczególnie portale plotkarskie. I było na przykład tak, że jak ja zaczynałam walkę, to oni 3 artykuły kolejne. Dokładnie, tak. Dokładnie o tym, co mnie boli. I oni też wiedzieli, i ja też oczywiście wiem do tej pory, że te postępowania o usunięcie artykułu, o przeprosiny, bla, 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 no zazwyczaj trwają. Ale ile trwają? 3 lata, 5 lat? Ja teraz kończę postępowania z 2017-2018 roku. No, tak. A jakie jest największe odszkodowanie, o którym słyszałaś? Za takie publikacje. Chyba 1 000 000 złotych. Oj, to duże. A wypikam, jeżeli ten... O kogo? Okej. Okay. No. To ja słyszałam o 60 tysiącach raz. Nie, naprawdę tam był 1 000 000. No, naprawdę. Natomiast nie, no takie kwoty są bardzo, bardzo rzadko. To jakie jest mniej więcej takie odszkodowanie? Nie ma reguły. Ale mogę ci powiedzieć,
jakie są argumenty drugiej strony i one są... O kurde, nie powinnam o tym mówić, ale mogą być przekonujące dla nawet przeciętnego takiego Kowalskiego przysłowiowego. Mm-hmm. Że wiesz, podnoszone są argumenty czasami na przykład takie, że była kobieta, której usunięto zdrową pierś zamiast chorej i jej zasądzono zadośćuczynienie w kwocie 20 tysięcy złotych i ona chodzi bez zdrowej piersi, już nie mówiąc o innych aspektach, że pewnie potem drugą musieli usunąć tą, którą mieli usunąć na początku, a tutaj pani XYZ żąda odszkodowania tam 500 tysięcy złotych za to, że zrobiliśmy jej zdjęcie. Więc no, wiesz, coś tam w tym jest, no tylko wiadomo, że tego nie można porównywać. Wiadomo, że no, bardzo często publikacje dla osób rozpoznawalnych wiążą się z totalnym spadkiem zarobków albo w ogóle z wymiecieniem kompletnie z show biznesu i sprawieniem, że te zarobki po prostu wynoszą zero. No, ale tutaj już bardziej bym was w fakcie odszkodowania bym nawet to rozpatrywała, tak? No, więc wiadomo, że tu w ogóle o inne pieniądze chodzi, tylko no mówić, jakie są argumenty, że rozumiem, to... jak po prostu media plotkarskie przemawia. Argumentują po prostu absurdalność kwoty ich zdaniem. Tak, ale jakie są kwoty? Ola Kwaśniewska mi chyba powiedziała, że dostała 130 tysięcy od Faktu, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, za 130 artykułów o niej. Okej, okay. Nie, wiesz co, no ja tak mogę powiedzieć bardzo ogólnie, bo... no i tyle, że bardzo ogólnie. Mm-hmm. To są mniej więcej typu 20 tysięcy do jakichś tam 50 tysięcy, mm-hmm. takie widełki. No ale to też, słuchaj, wszystko zależy od okoliczności faktycznych. To w ogóle jest bardzo ciężko stwierdzić. No i też oczywiście od osoby sędziego. To jest zawsze element ludzki. Jeden sędzia na to spojrzy tak, drugi inaczej. I wiesz, ja miałam na przykład, tak, o, to ci powiem a propos tych postępowań, które ja miałam, że były właściwie takie same publikacje, albo nawet ten sam podmiot publikował, tylko w różnych miejscach. Mówię na przykład ten sam wydawca, tylko w różnych miejscach. Właściwie to samo było napisane w adekwatnych mediach, w tym samym momencie pozew złożony, takie same argumenty, tylko trafiło do różnych sędziów. Od sasa do lasa wyroki. No jakby nie ma reguły, więc ja niestety zawsze mówię i w ogóle jestem za tym, żeby się godzić, żeby iść na ugodę. I w ogóle ten trend przyjmuję w swojej pracy. Również z tego względu, że dzięki mediom również żyjemy. A co więcej, trzeba przejść taką drogę jak ja bardzo często. To znaczy, ty idziesz na wojnę, to masz 5 publikacji kolejnych. Oni wiedzą, jaką mają moc. I pytanie, czy się zniechęcisz? Już się zniechęciłaś, czy jeszcze nie? Nie? Kolejny pozew? To jeszcze z innego aspektu ci dowalimy. No i masz dalej jazdę. Jeszcze mało, rozumiem. Kolejny pozew. No to jedziemy dalej z tym koksem. I taka była tendencja, wiesz, no długo. I była wojna, ale ja już jak powiedziałam, to musiałam doprowadzić do Z i rzeczywiście zrobiłam to niezwykle konsekwentnie. I wydaje mi się, że teraz jest bardzo fajnie. To znaczy, chcę wam powiedzieć pod tym kątem a propos mojej osoby. No, że tą wojnę mamy za sobą, gdzieś tam. W wielu momentach, już w pewnym momencie, tam się też ludzie pozmieniali, wiesz, ci ludzie, którzy tak na trzewie nie byli najbardziej na mnie, bo wiele osób tak osobiście odbierało pewne rzeczy, to zmieniły redakcję albo w ogóle zmieniły pracę. Zmienili się ludzie, zmienili się pełnomocnicy. Każdy tam, wiesz, inaczej do tego podchodzi. No i raczej teraz mamy tendencję, że jak cokolwiek ze mną, o mnie czy coś, to po pierwsze bardzo dobrze żyjemy, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że żyjemy, bo to nie o to chodzi, że jakieś mam właśnie układy z nimi, tylko przeżyliśmy tą wojnę, wszyscy wiedzą jak było, co chodziło i że robili mi mnóstwo złośliwości, a ja też im nie darowałam i tak dalej. I teraz jest tak bardzo... Rozejm. Taki rozejm, tak. A uważasz, już kończąc, uważasz, że media się zmienią? Oczywiście. A czy one się bardzo szybko w ogóle zmieniają? Ale na plus, in plus. No bo jeżeli przegrywają te sprawy, a nawet więcej nie przegrywają, a pomimo tego, że te artykuły przechodzą przez działy prawne. Przecież to tak nie jest, że oni publikują coś i... To jest kalkulacja. Czyli to się ile musi opłacać. Ile artykuł zarobi,
ile może być zadośćuczynienia. A zazwyczaj jest taka różnica. Nie? Mhm. Więc to się kalkuluje. Mimo wszystko. Czyli tak zawsze chodzi o pieniądze. No tak, ale po co? Jakby, no ja rozumiem też, że to jest biznes. Jak to się klika, no to trzeba publikować. Zapłacimy nadal tyle. Wyższego zadośćuczynienia? No nie. Jakby pełnomocnicy też mają świadomość, jakie jest ryzyko. Pytanie, na czym zależy? Czy to chodzi właśnie tylko o kasę? No bo też wiesz, nie każdy portal chce publikować codziennie przeprosiny kogoś. To też boli, nie? To jest wiarygodność tego portalu. No dobrze, ale zobacz, jeżeli ten proces trwa tak, że trwa 5 lat. To wiele osób się zniechęca. Dokładnie. Bo na początku są duże emocje. Napisali, musimy to zrobić natychmiast, róbmy to i tak dalej, ale jak ktoś nie zna tej branży, to jakby ja zawsze ostrzegam, że to tyle trwa. To jak ktoś tego nie przeszedł, to nie ma świadomości, ile to trwa. Uwierz mi, że większość postępowań jest takich, że jak już wygram, nawet w 100% i nawet super wygram, to już jest tylko takie W sensie to już po 5 latach... To już jesteś taki umęczony, że to tyle trwało. Przed każdą rozprawą przygotowywanie się do tego. No po prostu już w ogóle jesteś już gdzie indziej. Ta sprawa wydaje ci się totalnie śmieszna. Już tam z perspektywy czasu. Już jesteś, nie wiem, z nową żoną. Już w innym miejscu nawet zostałeś nikt prezydentem. Nikt nie wie, za co te przeprosiny. Tak, za co te przeprosiny. I, no i tak właśnie, no to jest takie, wygrałem. No w sensie... Więc też trzeba mieć tego świadomość. Ja wiem, jak to jest. Staram się zawsze to też tak przedstawić. No ale i tak właśnie, no jakby nie przyspieszy się tego. I to nie jest wina sędziów. Ja tam do nikogo też nie mam pretensji. Są ogromne wakaty i oni mają za dużo na wokandzie. I też tym bardziej jestem za ugodami. Bo właśnie to tyle trwa. I też tym sędziom zdjąć to z głowy. Będą i tak mieli potąd roboty. A wystarczyłoby pisać prawdę. Dobrze. No co ty? No w sensie to by wypaczyło w ogóle sens, a wiesz, nie każda prawda też jest zgodna z prawem. Co z tego, że napiszesz prawdę, ale o czyimś życiu prywatnym albo intymnym, a ktoś strzeże swojej prywatności bardzo konsekwentnie i tych drzwi nie uchyla. To nawet jakby ktoś napisał teraz prawdę o moim życiu prywatnym w jakimkolwiek aspekcie, to ja nie dlatego go pozwę, bo napisał nieprawdę. Tylko pozwę go dlatego, że naruszył moje prawo do prywatności. Czy też intymności. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z wszystkich redakcji plotkarskich. Jeżeli będziecie pisali o tym podcaście, to pamiętajcie, kto stoi po tej drugiej stronie stołu. Znaczy wiesz, co ja w ogóle mówię ci, rozumiem interesy wszystkich, ja ten cel, jakby to rozumiem. Wszystko okej. Okay. Czyli rozumiesz tylko... też tych w Bułgarii, co na nerki ludziom wycinają i sprzedają organy. Nie, wiesz, no to już jest jakiś totalny hardcore. Wiem, znaczy chodzi mi o to, że rozumiem, jak ten biznes działa, tak? O to mi chodzi, tak? Że jak nie napiszą, no to nie mają klików. A jeszcze powiedzmy o drugiej stronie, że jest mnóstwo osób, które... większość osób, które marzą o tym, żeby napisać o nich coś, nawet coś niedobrego, ale żeby się działo, żeby wokół nich było coś. Wiesz, te media się zrobiły teraz też takie, czego ja cholernie unikam, że mi nie zależy na tym, żeby pisali cokolwiek, aby pisali, tylko żeby pisali prawdę, a najchętniej mądre rzeczy związane ze mną. Nie mówię, że zawsze dobre, ale takie mądrzejsze, żeby to coś, najchętniej w ogóle, żeby to coś wnosiło gdzieś tam. No ale jest mnóstwo osób, które no by poszły na wszystkie układy, aby o nich pisali. No to co mówię ci, no to jest ogromne grono ludzi w showbiznesie, bo oni tylko dzięki temu istnieją. I ile osób na sensacji, na zrobieniem czegoś naprawdę obiektywnie złego, zrobiło bardzo duże kariery, bo ludzie zapomnieli, że to... Znaczy nie wiem w ogóle, ja właśnie tego też nie do końca rozumiem, nie? Że ludzie zdobywają popularność dlatego, że jest opisane, że zrobili coś cholernie obiektywnie złego, zyskują tym popularność, bo ludzie zaczynają obserwować, co on tam zrobił, czy jeszcze zrobił, czy to i tamto, czy są tego ślady, i czy rzeczywiście i tak dalej. Robią się kolejne artykuły, no bo to się klika i tak dalej. I z jednej strony, tak patrząc sobie tak z punktu moralności, to taka osoba powinna zniknąć z przestrzeni publicznej, no bo daje zły przykład, ale ile jest takich przykładów, że te osoby
tylko i wyłącznie na tym wypłynęły. Ale zobacz, teraz widziałem taki wykres, że najniższe zaufanie publiczne wśród wszystkich zawodów mają dziennikarze. Czyli to był wykres? Nie, naprawdę. W sensie, kto przygotował ten wykres, bo to ma znaczenie. Wyślę ci to. To jest całkiem rzetelna firma, okay. Serio. Dziennikarze mają bardzo niską wiarygodność i nawet w tej perspektywie, o której dzisiaj poopowiadaliśmy, że nawet jeżeli publikujesz coś pod kątem takim, że ci się opłaca, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy to o to w tym chodzi. Znaczy, wypacza to na pewno etykę dziennikarską. No to w ogóle tam nie ma czegoś takiego jak etyka dziennikarska. No tak się media właśnie zmieniły. Wiesz, kiedyś właśnie, jak były wywiady, to na przykład wszystkie były autoryzowane, tak? Mm-hmm. A potem to w ogóle... Proszę cię, ja sam nie daję do niczego do autoryzacji. No widzisz. Ale ja jestem wypaczony, ja już o tym słyszałem. Słuchaj, nie wiem, to w ogóle nie. Ale wiesz, o co chodzi? To w ogóle... I media się będą znowu zmieniać. Nie wiem, czy w dobrą stronę. Mnie zaskakują media. Ja nadal nie czuję się tam wcale... Wiesz, ja na przykład, jak idę... Szczególnie ja miałam dużą przerwę i jakby... Przez to też, że miałam tą taką wojnę z mediami, nie udzielałam wywiadów, bardzo się wycofałam. I nie było mnie w tej przestrzeni w ogóle. Właśnie z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że ich pozwałam. No to jak w ogóle z nią gadać? I nie wiem, jakby z ich punktu widzenia, dlaczego tak było. Jakoś mi tam to mocno nie przeszkadzało, ale mocno się po prostu wycofałam i nie było mnie. I kiedy ja wróciłam, powiem ci, że dla mnie się to wiąże z jakimś stresem. W sensie dla mnie takie wyjście... W ogóle też pod innymi względami dla mnie to jest stres. Dla mnie to jest stres przebodźcowania. Ja sobie siedzę na wsi, staram się pracować na wsi, nawet jeżeli pracuję, to wiesz, wychodzę do ogrodu, tam sobie piszę, czy tam mam swoje biurko, ale tam mam taki ciszy, spokój, słyszę tylko ptaki. Mam dookoła las, wiesz, ogród i staram się właśnie tak, wiesz, żyć no, takim zupełnie innym rytmem. To właśnie wieś w ogóle wymusza to. I nagle nawet tą premierę Barbie, nie? Wchodzisz na taką premierę Barbie. Oprócz tego, że to są turbo długie przygotowania, żeby to wyszło profesjonalnie na tej zasadzie, nie? Czyli idziesz make-up, fryzura, paznokcie, odpowiedni ten strój przymierzyć i tak dalej, to idziesz tam i tych wywiadów udzielasz mnóstwo i się tam strasznie dużo dzieje. I nagle ja wpadam, tam jest tysiące osób, kakofonia dźwięków, kolorów, głosów. Wszyscy bardzo dużo mówią, przekrzykują się między sobą, flesze błyskają, ty chcesz jak najlepiej wyglądać. Każdemu chcesz wywiadu udzielić, ale chcesz, żeby mądrze go udzielić, uważając na słowa i żeby coś z tego, wiesz, nie wyszło i zastanawiasz się jeszcze, jakie pytanie może tam paść i a cały czas jeszcze patrzysz, czy też dobrze wyglądasz, no bo to też mimo wszystko, jak już idziesz, wszyscy się napracowali, żebym dobrze wyglądała i ja też chciałam po prostu jak najprofesjonalniej do tego podejść, to powiem ci, że jak ja wracam do domu, to po pierwsze nie mogę zasnąć, bo jestem po prostu ten dysonans tego mojego życia teraz i tego wbicia się nagle w to kłębowisko, to jest dla mnie totalny szok. I ja następnego dnia to w ogóle ciężko mi jest funkcjonować. Muszę to w ogóle odchorować. Ja już teraz tak mam. Lubię to wyjście, to nie o to chodzi. Bo to jest tak, że przez to, że to jest takie dla mnie inne, to i też nawet przez to, że na co dzień, wiesz, chodzę w dresie. Proszę cię, ja sobie teraz chcę cały czas ciebie taką wyobrazić, tym tu o dresach opowiadam. Przepraszam, ale właśnie dlatego, że dzisiaj jestem w Warszawie, jestem na wywiadzie, dla mnie to jest kwestia profesjonalizmu też, no, że po prostu chcę dobrze wyglądać, bo jestem tutaj, jakby na to nie patrzeć, to jest część mojej pracy. To jest, właśnie. No, wiesz. Natomiast tam jestem, wiesz, totalnie wyluzowana i tak dalej, ale lubię te wyjścia, dlatego właśnie, że nie tylko przez obcasy, ale jestem tak 10 centymetrów wyższa. Trochę takiej próżności nawet nakarmić, że uczeszą mnie ładnie, umalują mnie ładnie, ubiorą mnie ładnie. No i to jest fajne na chwilę. Właśnie to jest to, żeby tą równowagę złapać. Kiedy masz tą równowagę, że generalnie masz swoje życie i tak dalej, a tylko czasami sobie wskakujesz do tej warszawki i bierzesz z niej tylko to, co chcesz,
No to jest super. No też na przykład się cieszę, jak już jestem teraz w Warszawie, to na przykład chodzę do najlepszych restauracji, bo u mnie na wsi nie ma. A jak pójdę do kina, no to w ogóle jest wydarzenie jakieś tam roku. Więc staram się wyciągnąć z tej Warszawy teraz to, co jest takie najfajniejsze. Albo wiesz, do kosmetyczki pójdę, bo jak jestem na wsi, to ja, słuchaj, no ja przez prawie rok do kosmetyczki nawet nie poszłam, tak. Bo jakoś tak nie czułam potrzeby. Zupełnie inny jest taki świat. Nie ma tej presji, że ej, ona była u kosmetyczki, ona miała już taki zabieg, może ja też powinnam, a tamta mówi o tym i o tamtym, to no to ja może też powinnam, a to jest modne, a to no wiesz, o co chodzi. Wiem, rozumiem jak najbardziej. I też ja, oprócz tego, że się od ocen odcięłam się od telewizji, wiesz, to jest mnóstwo składowych. Nie mam telewizora, staram się nie przebodźcowywać, bo ja za dużo rozkminiam i tak. Sama siebie przebodźcowuję niejednokrotnie swoimi myślami, więc w ogóle moją misją ogromną jest to, żeby starać się jak najbardziej wychilloutować mnie, bo wtedy najmądrzej działam i w moim przekonaniu najmądrzejsze myśli do mnie dochodzą i to są te moje myśli, a nie myśli podpowiadane przez innych, przez no albo tych, których spotykam, niekoniecznie mi życzliwych, albo przez to, czym są przesycone social media, czy media ogólnie, wcześniej telewizja i tak dalej, więc staram się jak najbardziej otaczać życzliwymi ludźmi, nawet jeżeli mnie krytykują, to taki sposób, który jest konstruktywny, bo niejednokrotnie mnie krytykują i też to sobie bardzo cenię. No ale to są no właśnie konstruktywna krytyka i generalnie ludzie, którzy mnie wspierają, bardzo wspierają, turbo wspierają w tym, co robię. No, dzisiaj z Warszawy wyciągnęłaś na pewno to, co najlepsze. Tak. Spotykając się tutaj. I jeszcze wyciągnę dzisiaj, ten dzień się nie kończy. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. To było naprawdę bardzo miłe spotkanie. Polecam się. Na przyszłość. Dokładnie.